Otwieram 86. w bieżącej kadencji obrady sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych w obradach udział bierze 14 radnych, co zgodnie z ustawą czyni Radę zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał. Chciałbym serdecznie powitać na dzisiejszej sesji wszystkich radnych przybyłych na dzisiejsze obrady. Witam panią burmistrz, witam pana skarbnika, witam sołtysów, którzy przybyli i wszystkich, którzy uczestniczą razem z nami w obradach online. W związku z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WRODO, a także artykuł 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 40 ze zmianami, informuję, iż obrady sesji są nagrywane oraz transmitowane na żywo. Chciałbym państwa poinformować, że w związku z tym, iż dzisiejsza sesja jest poświęcona uchwaleniu budżetu na 2024 rok, to zgodnie z paragrafem 21 Statutu Gminy Stąporków radni otrzymali zawiadomienia wraz z porządkiem obrad na 14 dni przed planowanym terminem sesji. Po ich wysłaniu do Biura Rady Miejskiej wpłynęły złożone należycie w dniu 21.12.2023 oraz 22.12.2023 roku projekty uchwały, które zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji. W związku z tym informuję, iż porządek obrad ulegnie zmianie. Przystępujemy do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad 86. sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie kolejnych projektów uchwał. Poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 86. sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 84/574/23 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do dzisiejszego porządku, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych, zagłosowało 14 radnych. Informuję, iż w wyniku głosowania Rada wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad sesji powyższego projektu uchwały, który zostanie umieszczony w punkcie 7 podpunkt E. Poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 86. sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 84/581/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Stąporków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 rok. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały do dzisiejszych obrad, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych, zagłosowało 14 radnych. Informuję, iż w wyniku głosowania Rada Miejska wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad sesji powyższego projektu uchwały, który zostanie umieszczony w punkcie 7, podpunkt F. Poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 86. sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do dzisiejszych obrad, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych, zagłosowało 14 radnych. Informuję, iż w wyniku głosowania Rada wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad sesji powyższego projektu uchwały, który zostanie umieszczony w punkcie 7, podpunkt G. Poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 86. sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu zrównoważonej mobilności miejskiej obszaru funkcjonalnego miast północy. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do dzisiejszych obrad, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych, zagłosowało 14 radnych. Informuję, iż w wyniku głosowania Rada wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad sesji powyższego projektu uchwały, który zostanie umieszczony w punkcie 6, w punkcie 7, podpunkt H, przepraszam. Poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 86. sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Stąporków. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do dzisiejszych obrad? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych, zagłosowało 14 radnych. Informuję, iż w wyniku głosowania Rada wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad sesji powyższego projektu uchwały, który zostanie umieszczony w punkcie 7, podpunkt I. Poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 86. sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stąporków na lata 2023-2026. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do dzisiejszych obrad? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych, zagłosowało 14 radnych. Informuję, że w wyniku głosowania Rada wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad sesji powyższego projektu uchwały, który zostanie umieszczony w punkcie 7, podpunkt J. Poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 86. sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Stąporków na 2023 rok. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych, zagłosowało 14 radnych. Informuję, że w wyniku głosowania Rada wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad sesji powyższego projektu uchwały, który zostanie umieszczony w punkcie 7, podpunkt K. Poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 86. sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 84/575/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały do dzisiejszych obrad? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych, zagłosowało 14 radnych. Informuję, że w wyniku głosowania Rada wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad sesji powyższego projektu uchwały, który zostanie umieszczony w punkcie 7, podpunkt L. W związku z dużą ilością wprowadzonych do porządku obrad poprawek odczytam jego kształt po naniesionych przez Radę zmianach. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad sesji. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 84. i 85. sesji. Punkt czwarty, informacja przewodniczącego o działaniach między sesjami. Punkt piąty, informacja burmistrza o działalności międzysesyjnej. Punkt szósty, odczytanie informacji na temat prac związanych z komunalizacją. Punkt siódmy, rozpatrzenie projektu uchwał w sprawach. Podpunkt A. Wieloletniej prognozy finansowej gminy Stąporków na lata 2024-2030. Odczytanie uchwały nr 64/2023 5 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stąporków na lata 2024-2030. Tutaj mamy też dyskusję. Podpunkt B. Uchwalenie budżetu gminy Stąporków na 2024 rok. Odczytanie uchwały nr 65/2023 5 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Stąporków na 2024 rok. Odczytanie uchwały nr 66/2023 5 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej gminy Stąporków na 2024 rok. Odczytanie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Stąporkowie o projekcie budżetu gminy Stąporków na 2024 rok. Dyskusja. Podpunkt C. Przystąpienia gminy Stąporków do realizacji programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2024 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Podpunkt D.
przystąpienia gminy Stąporków do realizacji programu ministra rodziny i polityki społecznej asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością edycja 2024 realizowanego ze środków funduszu solidarnościowego podpunkt E. Zmiany uchwały nr 84/574/2023 z dnia 30 listopada 2023 23 roku, przepraszam, w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 podpunkt F. Zmiany uchwały nr 84/581/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Stąporków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. Podpunkt G. Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP. Podpunkt H. Przyjęcia planu zrównoważonej mobilności miejskiej obszaru funkcjonalnego miast północy, podpunkt I zmiany obszaru i granic aglomeracji Stąporków, podpunkt J zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stąporków na lata 2023-2026, podpunkt K zmiany w budżecie gminy Stąporków na 2023 rok, podpunkt L zmiany uchwały nr 84/575/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia inkasentów i stałych za inkaso podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Punkt 8. Sprawy różne. Punkt 9. Zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z radnych ma dalsze uwagi bądź propozycje do odczytanego porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy do przyjęcia. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych, za głosowało 14 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła proponowany porządek dzisiejszych obrad. W punkcie trzecim mamy przyjęcie protokołu z 84 i 85 sesji. Informuję, iż projekty protokołów z poprzednich sesji zostały przesłane radnym drogą mailową oraz wyłożone w Biurze Rady Miejskiej. Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z 84 sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych, zagłosowało 13 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła protokół z 84 sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie. Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z 85 sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głos. Zagłosowało 13 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła protokół z 85 sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie. Przechodzimy teraz do punktu czwartego. W punkcie czwartym mamy informację przewodniczącego o działaniach między sesjami i proszę wiceprzewodniczącego o odczytanie. Informacja przewodniczącego działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 30 listopada do dnia 27 grudnia 2023 roku. Pełniłem dyżur środy i piątki, wiceprzewodniczący z poniedziałku. Wzięliśmy udział we wspólnym kolędowaniu dla Magdy Czechowskiej w koncercie charytatywnym i w wiosełkach szkolnych oraz przedszkolnych. Ponadto zajmowałem się innymi sprawami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu piątego. W punkcie piątym mamy informację burmistrza o działalności międzysesyjnej i bardzo proszę panią burmistrz o przedstawienie sprawozdania międzysesyjnego. Ja w zastępstwie, Proszę panie skarbniku, przepraszam. Sprawozdanie z działalności burmistrza za okres od 30 listopada do 27 grudnia bieżącego roku. Do najważniejszych zadań realizowanych w okresie międzysesyjnym należało: wydano zarządzenia w sprawach dotyczących zmian w budżecie gminy na 2023 rok, nieodpłatnego przekazania dla publicznego przedszkola w Stąporkowie nakładów powstałych w ramach realizacji inwestycji,
pod nazwą Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, publicznego przedszkola w Komporkowie, nieodpłatnego przekazania dla publicznej szkoły podstawowej polskich olimpijczyków w Krasnej, nakładów powstałych w ramach realizacji Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, publicznej szkoły podstawowej imienia polskich olimpijczyków w Krasnej, ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Miejskim w Komporkowie w 2024 za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 roku, przekazania środka trwałego samochodu specjalnego pożarniczego, odwołania zebrania wiejskiego w Sołeckiej Gosań, powołania komisji przetargowej celem przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność gminy Stąporków, poddaniu do publicznej wiadomości zakazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego do części nieruchomości stanowiącej własność gminy Stąporków, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat w drodze bezprzetargowej, przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność gminy Stąporków położonej w obrębie 0025 Niekłan Wielki, poddania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 5 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej, ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność gminy Stąporków oddanej w dzierżawę na czas oznaczony do 5 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej, poddania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 5 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Stąporków oddanych w dzierżawę na czas oznaczony do 5 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji opartym na wymaganiach wskazanych w artykule 275 punkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pod nazwą budowa miasteczka rowerowego. Wprowadzenie zmian w załączniku nr 1 zarządzenia 00501752023 z dnia 20 listopada w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku gminy Stąporków w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. Ponadto burmistrz Stąporkowa uczestniczyła w spotkaniach, kiermaszach, koncertach, turniejach charytatywnych, kiermaszach świątecznych, wigiliach z emerytami, studentami, członkami Stowarzyszenia na rzecz Czarnecka Góra, mieszkańcami Błotnicy, jasełkach w przedszkolach i szkołach i w spotkaniu dotyczącym wyboru sołtysa wsi Gosań. Zajmowaliśmy się następującymi sprawami wynikającymi z bieżącej działalności jednostki w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Stąporkowie. W tym okresie sprawozdanie przeprowadzono sprawy w zakresie. Przeprowadzono postępowania w zakresie numeracji porządkowej. Wydano decyzję rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Komorów oraz postanowieniu o naliczaniu kosztów postępowania. Założono księgi wieczyste na działki w Niekłaniu Małym oraz Wielka Wieś. Rozpoczęto postępowania rozgraniczającego w Hucisku. Ustalono i poświadczono stan prawny nieruchomości. Dokonano komunalizacji działki 1456 w Niekłaniu Wielkim. Ponadto wydano decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości, rozgraniczenie w miejscowości Mokra, odwołanie do SKO,
dotyczących zakłóceń stosunków wodnych w Niekłaniu Wielkim, również odwołanie do SKO, bieżące informowanie petentów o nieruchomościach, utrzymanie infrastruktury energetycznej, raportowanie awarii oświetlenia ulicznego w związku z zawartą umową na przeprowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Stąporku, rozliczenie faktur za infrastrukturę energetyczną. Zlecono zakup drzwi technicznych do świetlicy wiejskiej w Koziej Woli. Wykonano sprawy bieżące dotyczące obsługi świetlic, naprawy, dorabianie kluczy, umowy na najem lokalu. Następnie ogłoszono przetarg nieograniczony lokalu mieszkalnego położonego przy Plac Wolności. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Złożono 3 deklaracje podatkowe od nieruchomości za miesiąc sierpień, październik i grudzień. Przeprowadzono postępowanie administracyjne w sprawie zamiany zezwolenia numer 311 odnoszącego się do likwidacji kursów niedzielnych na linii komunikacyjnej Boków-Końskie. Wydano postanowienie z opinią negatywną z uwagi na prośbę społeczności lokalnej. Prośba poparta była pismem z dnia 22 listopada 2023 roku ze sołectwa Bólki Zychowej, popartej 63 podpisami mieszkańców. Przeprowadzono postępowanie administracyjne w sprawie zamiany zezwolenia numer 312 odnoszącego się do likwidacji kursów niedzielnych na linii komunikacyjnej Boków-Końskie przez Wąsacz przez przedsiębiorcę Oliwia. Wydano postanowienie z opinią negatywną. Przygotowano rozliczenia opłat za korzystanie z przystanków za miesiąc listopad 2023. Ustalono miejsca pod planowane nowe przystanki autobusowe w miejscowości Wielka Wieś i Pardołów. Wydział Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego. W okresie obejmującym sprawozdanie przeprowadzono sprawy w zakresie. Przeprowadzono kolejny odbiór częściowy inwestycji, budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórka istniejącego budynku. Przeprowadzono odbiór zadania budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Lipowej, ulicy Spacerowej, ulicy Gutów, Wspólnej, Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków. Dokonano odbioru sporządzonej aktualizacji mapy z naniesieniem istniejącym drzewostanem podlegającym decyzji wyłączenia z produkcji leśnej w ramach zadania inwestycyjnego zagospodarowanie terenu pod tak zwaną strefę uzdrowiskową. Ponadto otrzymano dofinansowanie na zagospodarowanie działki w Duraczowie. Dokonano odbioru utwardzenia terenu przy szkole w Odrowążu. Rozstrzygnięto pozytywnie postępowanie przetargowe, zakup wozu asynizacyjnego, a także modernizację nawierzchni placu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Stąporków etap pierwszy. Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę miasteczka rowerowego w Stąporkowie oraz podpisano umowę i przekazano plac budowy. Podpisano umowę na sporządzenie planu funkcjonalno-użytkowego dla zagospodarowania terenu na Miłej wraz z terenem przeznaczonym na skatepark. Budowa świetlicy w Kamiennej Woli, budowa świetlicy w Wólce Zychowej, budowa świetlicy w Wólce Plebańskiej, dostosowania w ogólnodostępnym miejscu publicznym w Stąporkowie terenu do gry w piłkę. Dokonano odbioru zadania budowa systemu monitoringu miejskiego, rozliczono dotacji celowych na
wykonanie remontu dojazdu do ośrodka zdrowia w Błaszkowie, przebudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów wokół budynku przychodni w Sąporkowie, opracowanie koncepcji na nowe źródło zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Sąporków. Dokonano kolejnego odbioru częściowego zadania inwestycyjnego, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Sąporków. Wydano decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, decyzję na lokalizację urządzenia obecnego w pasie drogi gminnej, postanowienia o uzgodnieniu projektu budowlanego. Procedowano 36 postępowań w sprawie decyzji warunków zabudowy oraz decyzji publicznego, w tym 5 decyzji warunków zabudowy oraz 1 decyzję celu publicznego. Przygotowano i złożono wniosek końcowy o płatność w ramach projektu Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, publicznej szkoły podstawowej imienia Polskich Olimpijczyków Krasnej oraz publicznego przedszkola w Sąporkowie. Złożono wniosek o płatność w ramach projektu budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Niekłaniu. Złożono wniosek o płatność w ramach projektu modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Sąporków, objętego dofinansowaniem z programu rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Złożono wniosek o płatność w ramach projektu przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i wewnętrznych oraz budowa i remont mostów w ciągu dróg publicznych w gminie Sąporków, objętego dofinansowaniem z programu rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Rozstrzygnięto postępowanie przeprowadzonego zapytaniem ofertowym na sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej na obszarze ochrony uzdrowiskowej Czarnecka Góra i podpisanie umowy z wykonawcą. Przygotowano postępowania przeprowadzonego zapytaniem ofertowym na sporządzenie decyzji warunków zabudowy oraz decyzji celu publicznego. Podpisano aneks do umowy o opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w miejscowości Błaszków. Podpisano aneks do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania szlak pieszo-rowerowy ze Stąperkowa, rezerwat Skałki, Piekiełko do Sobótki, na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnecka Góra, opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosań. Podpisano aneks do umowy opracowanie dokumentacji na wybudowanie ogrzewania w budynku szkoły w Odrowążu. Podpisanie aneksu do umowy opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od Staszica w Sąporkowie do ulicy Fabrycznej w Ucisko. Przygotowano OTPT zarządzeń burmistrza do zadań budowa ogrodzenia placu zabaw Wielkiej Wsi, utwardzenie terenu przy świetlicy w miejscowości Komorów, budowa i przebudowa obiektów budowlanych w Odrowążu, przebudowa budynku remizy w Odrowążu wraz z zagospodarowaniem terenu, utwardzenie terenu przy szkole w Odrowążu. No i to tyle. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Drodzy Sołtysi, Szanowni Państwo. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za 2023 rok, który dobiega końca. Udało się wykonać mnóstwo inwestycji, w tym z pozyskanych środków. Nie zaciągnęliśmy żadnych zobowiązań. Jesteśmy jedną z najmniej zadłużonych gmin nadal, co nie oznacza, że pożyczanie pieniędzy na inwestycje i rozwój byłyby złe, jednak pokazujemy, jak właściwie prowadzić finanse gminy, by i nie być zadłużonym, a jednak wykonywać te rekordowe inwestycje.
Szczególnie dziękuję tutaj pracownikom urzędu i jednostek podległych, którzy odpowiadają merytorycznie za przygotowanie i podejmowane działania. Warto dodać, że trwa przygotowanie koncepcji na rozszerzenie działalności oczyszczalni ścieków w Stąporkowie. Planowana jest rozbudowa oczyszczalni, między innymi w związku z planowanym przyjmowaniem osadów ściekowych. W przyszłym roku rozpoczynamy przebudowę wodociągu w Stąporkowie oraz budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Tysiąclecia w kierunku ulicy Piłsudskiego. Na przebudowę wodociągu oraz remont dróg w Stąporkowie otrzymaliśmy środki zewnętrzne. Warto dodać, że mamy zabezpieczoną rezerwę inwestycyjną i tutaj należy podkreślić, że proszę Państwa, rezerwa inwestycyjna została utworzona po to, by po rozstrzygnięciu przetargów na duże inwestycje, które są przed nami, byśmy mieli środki na ewentualne zabezpieczenie. Jeżeli komukolwiek przyjdzie do głowy ruszenie w chwili obecnej rezerwy inwestycyjnej, to proszę się liczyć z tym, że albo będą Państwo musieli jako radni zaciągnąć zobowiązania, czyli zadłużyć gminę, albo nie wykonamy inwestycji. A przed nami takie inwestycje między innymi jak budowa czterech świetlic, Kamienna Wola, Wólka Plebańska, Chucisko i Wólka Zychowa. Przygotowujemy przetarg na zagospodarowanie terenu na Miłej przy zbiorniku wodnym i na działce obok, proszę Państwa, skatepark. Nie przy zbiorniku, ale działka obok za rzeką. Tam ma być skatepark, na to pozyskaliśmy środki. Nie wiemy, jak wyjdzie przetarg. Stąd rezerwa budżetowa. Przed nami również zapytanie ofertowe, bo w budżecie zabezpieczone są środki między innymi na rozbudowę remizy w Stąporkowie. Będziemy przygotowywać i opracowywać miejscowy plan zagospodarowania dla całej gminy. Planujemy również wybudować oczyszczalnię ścieków w Gosaniu. Na to pozyskaliśmy środki, ale jesteśmy przed przetargiem. Pozyskaliśmy również środki na zagospodarowanie działki pod plac zabaw i siłownię w Duraczowie w ostatnim czasie, ale taką dosyć istotną inwestycją będzie właśnie budowa obiektu uzdrowiskowego w Czarnieckiej Górze. Będziemy przebudowywać świetlicę w Czarnej i w Odrowążu, na to też pozyskaliśmy środki. I będziemy budować przydomowe oczyszczalnie w 6 sołectwach. Przed nami przebudowa wodociągu w Stąporkowie wraz z budową dróg, ale także to, co mówiłam, planujemy wybudować tą kanalizację deszczową. Proszę Państwa, w ostatnim czasie pozyskaliśmy również środki na dodatkowe kursy transportu publicznego na terenie całej gminy i ruszamy z rozkładem jazdy, który już kończymy przygotowywać. Jest przygotowany, ale go dopracowujemy w porozumieniu sołtysami i ruszamy od 2024 roku, czyli już niebawem. Jesteśmy na etapie ukończenia opracowania dokumentacji również na budowę ogrzewania w Odrowążu. Na koniec stycznia ma być gotowa dokumentacja. Będziemy czekać na pozwolenie i oczywiście wchodzimy z budową ogrzewania dla szkoły. Warto dodać też to, co już wielokrotnie mówiłam, że w ramach miast północy złożyliśmy wnioski, mieszkańcy również składali swoje sugestie. Proszę Państwa, odczytam to, o co w najbliższym czasie, jeżeli będą nabory, będziemy się starać. Tutaj już Pan Skarbnik czytał, że przygotowujemy ścieżkę pieszo-rowerową, ale chcemy wybudować szlak pieszo-rowerowy
od rezerwatu Skałki Piekło pod Miekłaniem, między innymi do Bliżyna, dalsze zagospodarowanie, oczyszczenie zbiornika przy ulicy Miłej, budowa infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej na terenie byłego uzdrowiska Czarniecka Góra, aktualnie obszaru strefy uzdrowiskowej, wybudowanie punktów obsługi rowerzystów, doposażenie lokalnych oddziałów przychodni na terenie gminy Skomporków, niezbędny sprzęt. Projekt będzie polegał na zapewnieniu dostępu do wysokiej jakości usług medycznych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego niezbędnego do codziennej opieki nad pacjentami. Utworzenie centrum medycznego na terenie gminy Skomporków. Projekt będzie polegał na utworzeniu nowego centrum medycznego, dzięki któremu mieszkańcy gminy Skomporków będą mieli większy dostęp do wysokiej jakości usług medycznych. Budowa nowoczesnego centrum ratownictwa na terenie Skomporkowa oraz budowa remizy straży w Skomporkowie w przygotowanym we wrześniu projekcie budżetu na 2024 rok. Zabezpieczone zostały środki na ten cel. Przebudowa i doposażenie budynku w Miekłaniu Wielkim przy ulicy Hubala 19. To był dom dla służby w zabudowie folwarcznej. W pozostałości zespołu dworskiego budynek jest w gminnym rejestrze zabytków. Utworzenie miejsca do uprawiania sportów rowerowych na terenie miasta Skomporków, modernizacja i doposażenie dalsze domu kultury w Skomporkowie, wybudowanie zewnętrznego letniego basenu na terenie Skomporkowa. I to, co najważniejsze, uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową na terenie gminy Skomporków. Projekt będzie polegał między innymi na uzbrojeniu terenu, doprowadzeniu sieci elektroenergetycznej, wybudowaniu dróg wewnętrznych, budynków usługowych, chodników, oświetlenia, zagospodarowania miejsc zielonych. I to jest związane również z przygotowywanym przez gminę w najbliższym czasie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej gminy. Zakup oprogramowań i sprzętu IT w celu usprawnienia kanałów informacyjno-komunikacyjnych dla podmiotów świadczących usługi publiczne na terenie gminy Skomporków. Utworzenie strefy inwestycyjnej w Skomporkowie przy ulicy Niekłańskiej. Projekt będzie polegał na uzbrojeniu terenu, w tym m.in. doprowadzenie sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, budowa dróg wewnętrznych, chodników, oświetlenia. Utworzenie nowego oznakowania wraz z miejscami odpoczynku na istniejącej już szlakach na terenie gminy Skomporków, budowa ścieżek rowerowych na odcinku Skomporków od Rowąż, alternatywnie Krasna, zwiększenie atrakcyjności zbiorników wodnych na terenie gminy Skomporków, zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej, oczyszczenie zbiorników wodnych, dalsza termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Skomporków, budowa nowych odcinków oświetlenia LED na terenie gminy Skomporków, zakup systemu sterowania oświetlenia, wymiana pieców na proekologiczne kotły dla gospodarstw domowych na terenie gminy Skomporków. Ważne będzie też działanie polegające na rekultywacji zbiornika wodnego przy ulicy Miłej w Skomporkowie. Od grudnia zeszłego roku gmina Skomporków jest właścicielem zbiornika przy ulicy Miłej. Stan zbiornika wymaga rekultywacji. Będziemy również składali projekt przy naborze dotyczący unieszkodliwienia zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków w Skomporkowie w celu odzysku wraz z zakupem urządzeń nowej technologii służącej gospodarce wodno-ściekowej, budowa kanalizacji sanitarnej z lokalną oczyszczalnią ścieków w sołectwach, modernizacja i budowa ujęć wody na terenie gminy Skomporków oraz budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie gminy Skomporków. Szanowni Państwo, to wszystko w ramach miast północy. Takie zapotrzebowanie złożyliśmy, ale będą również
zapewne inne nabory. Jesteśmy przygotowani, przygotowujemy się, opracowujemy dokumentację wraz z świetnie przygotowaną, merytoryczną kadrą pracowników urzędu. Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania i dalsze działania w kierunku rozwoju gminy Stąporków. Tych wszystkich, którzy mają pomysły, chcieliby się nimi podzielić, nie na Facebooku, ale jednak tutaj z nami, zapraszam do swojego gabinetu. Chętnie wysłucham i chętnie będę wdrażała kolejne, być może jeszcze lepsze działania. A tutaj szczególnie dziękuję tym, którzy współpracują z urzędem na rzecz rozwoju gminy Stąporków, a tu szczególnie jestem wdzięczna tym radnym i sołtysom, którzy zawsze mnie wspierają, służą dobrą radą i działają dla dobra mieszkańców gminy. Oczywiście są też prezesi stowarzyszeń i niezastąpieni pracownicy, a to jest, mogę powiedzieć, że wielki sukces, bo udało mi się stworzyć świetny skład pracowników urzędu i jednostek podległych. I to jest nasz największy sukces. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma pytania do czytanych informacji? Bardzo proszę, Jakub. Skoro jesteśmy przy inwestycjach, które były już zrealizowane i są planowane, dopytam o most na rzece Czarnej, tam pomiędzy miejscowościami Czarniecka Góra a Grzybów Stary. Tam jest jakiś problem, no najprawdopodobniej po stronie wykonawcy leży. On nie złożył jeszcze wniosku do nadzoru budowlanego, bo jak dzwoniłem ostatnio do nadzoru do Końskich, to wniosek jeszcze nie jest złożony. No dawno już tam prace się zakończyły, nikt tam nic nie robi. No most piękny, można już korzystać, no niestety cały czas tam są te znaki zakazu wjazdu. I czy coś pani burmistrz wie na ten temat? I druga jeszcze sprawa, wymieniała tutaj pani burmistrz planowane inwestycje w ramach miast północy, składania wniosków na szlaki piesze i rowerowe w kierunku Sniekłania, w kierunku Bliżyna i tam w kierunku Odrowąża jeszcze, gdyby można było mieć na uwadze w ramach miast północy też, ale jak się pojawią też jakieś inne możliwości składania wniosków na taki szlak ze Stąporkowa w kierunku Janowa i Wąsoszy, bo tam pamiętajmy, że przez Wąsosz już, no też nie wyznaczony jest szlak, ale bezpośrednio już do Sielpi, także piękny byłby szlak na pewno ze Stąporkowa do Sielpi. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy teraz do następnego. Odpowiem. No, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o most, to faktycznie jeszcze kilka dni temu nie były złożone dokumenty przez wykonawcę, ponieważ ma jeszcze kilka miesięcy. Prosiliśmy, mamy nadzieję, że wykonawca złoży dokumenty. Faktycznie most jest funkcjonalny, przepiękny i powinien być już użytkowany. Dziś postaram się jeszcze osobiście jeszcze raz zadzwonić do wykonawcy z tą prośbą. Jeżeli chodzi o szlak w kierunku Stąporków Czarniecka Góra, faktycznie dziś nie powiedziałam, ale to mówiłam już na którejś z poprzednich sesji. Jesteśmy wpisani na chwilę obecną, dopilnowałam tego z pracownikami, do szlaku Eurovelo 11. Czekamy na środki. Urząd Marszałkowski ma budować szlak rowerowy, który będzie prowadził. Będziemy włączeni od województwa mazowieckiego, tutaj od Niekłania przez Wielką Wieś, Stąporków, Czarniecką Górę i będziemy włączeni do Sielpi. Chcemy się włączyć do Końskich, to był pierwszy plan, to mamy w planie, jesteśmy ujęci i najważniejsze, byśmy tego dopilnowali, by nikt nas z tego projektu nie wyłączył, tak jak to miało miejsce już kiedyś. Jedna z większych gmin od nas pod nazwą Starachowice domagała się przeprowadzenia tego szlaku nie przez naszą gminę, ale na chwilę obecną jesteśmy w Eurovelo 11. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do następnego. Odnośnie informacji. Tak, bardzo proszę. Pani burmistrz, wprowadza pani mieszkańców w błąd, bo
zabezpieczone pieniądze w kwocie, proszę Państwa, na rozbudowę remizy w Stąporkowie to jest 35 tysięcy złotych. Proszę Państwa, i to nie na ten rok, tylko na 2000, nie na przyszły 2024, tylko na rok 2025. Następne, wprowadzenie społeczeństwa w błąd. Oddana kanalizacja sanitarna na Koprusy i Winnych. Zgodnie z dokumentami jest nieoddana, bo jest cała kwota zabezpieczonych pieniędzy w budżecie, co była. Oprócz tego 25 tysięcy zostawiono na 24 lata. To jak jest oddana inwestycja? A inwestycja miała być oddana w maju. Następne, żeby chciałbym wiedzieć, to jak Pani tak obszernie, jak co sesja czyta, co Pani zrobi, to kiedy ta nowa oczyszczalnia, nie nowa, ta najnowocześniejsza oczyszczalnia w Stąporkowie, do której dokładamy, proszę Państwa, ponad milion rocznie do tej oczyszczalni, będzie faktycznie przebudowany, dobudowany drugi etap. Nie mówi Pani, kiedy to będzie zrobione, tylko będzie to zrobione. Wiele rzeczy Pani mówi, że będzie zrobione, ale nigdy nie Pani nie mówi, kiedy jest zrobione. Wie Pani co, ścieżki rowerowe, to ja to słyszę już 10 lat. Na przykład zabezpieczone jest na kanalizację sanitarną w Gosaniu 2 miliony złotych, ale na ten rok, jak się nie mylę, 600 czy 700 tysięcy. Dofinansowania, proszę Państwa, 400 tysięcy. Jakie to jest dofinansowanie? Wyobraźcie sobie zrobić teraz za 200, za 2 miliony złotych kanalizację sanitarną w tym, w Gosaniu z oczyszczalnią, bo tam będzie oczyszczalnia kontenerowa. To trzeba, potrzebne są miliony złotych, a nie 2 miliony złotych. Macie zaplanowane było, że zrobimy oczyszczalnię ścieków w Odrowążu i kanalizację. Ale kiedy? Tego się nie mówi. Pisać sobie kartec na kartece i mówić można. Trzeba powiedzieć konkretną datę. Tak, zrobimy, bo to zrobimy. Wiecie Państwo, rozbudowujemy teraz na Odrowążu remizę i zaplanowane jest budowę szamba. No to robimy projekt na kanalizację sanitarną, a jest zaplanowane w dokumentach, że będzie szambo tam robione. Takich przykładów jest naprawdę wiele. To są tylko pisane bajki. Plan zagospodarowania na Miłej jest od lat. 300 tysięcy złotych na tą wielką inwestycję. I też nie wiadomo, kiedy to będzie wykonana. Powiem Państwu, że naprawdę z sesji na sesję jest czytane, nie ma tu konkretów. Nie ma naprawdę konkretów, kiedy coś będzie zrobione. To dla mnie to jest tylko prowadzić do budżetu, ale to jest nierealizowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Panie Radny, jest Pan radnym kilkanaście lat. O ile wszyscy dobrze pamiętamy, to Pan tylko narzeka. Pan tylko mówi, co by chciał zrobić, ale nigdy Pan nie pokazał źródła finansowania środków. Nigdy Pan raczej nie był za środkami. Zaraz Pan powie, że nie powinien być. Jest Pan radnym. Za rozwój gminy odpowiada też Pan jako radny. Jest Pan organem stanowiącym. Nie przypominam sobie, by Pan podjął jakieś działania, by w tej gminie żyło się lepiej. To, że Pan powie, że działa dla straży, okej. Ale gdyby nie wóz strażacki, który przekazała gmina, to straż nadal by nie wyjeżdżała do pożarów. Później dołożyliśmy 500 tysięcy złotych, o ile dobrze pamiętam, z budżetu gminy w zeszłym roku do nowego wozu i pozyskałam środki zewnętrzne. Tak, ja pozyskałam środki zewnętrzne, a dziś opublikuję wniosek, którzy radni podpisali się pod wnioskiem do komendanta wojewódzkiego, by pozyskać środki na wóz dla Stąporkowa. Tak jak mówiłam, Pan jedynie mówi. Zaraz przedstawię prezentację, co udało się zrobić w tym roku. Miałam tego nie robić, bo będzie na stronie, ale to jest moje sprawozdanie. Przygotowałam, więc pokażę. Proszę Państwa, cały Stąporków widzi
cała gmina widzi, bardziej gmina, widzi, ile udaje się zrobić inwestycji. Nie zadłużamy gminy, prowadzimy świetnie gospodarkę finansową. Z większością świetnie się współpracuje. Mamy tylko jednego radnego, który wiecznie mówi, pismo wszystko przyjmie. Panie radny, różnimy się tym, że pan może sobie pisać według mnie, tak, w moim odczuciu, te bzdury na Facebooku, ale ja realnie działam. Pracownicy tego urzędu realnie działają i ponosimy odpowiedzialność za to, co robimy. My budujemy, my ściągamy pieniądze. Panu się nie udało tego zrobić. Pan tylko się lansuje jako ten dobry. Tak wiem, nie chcę podwyżki. Byłem przeciwny za podwyżką, jeżeli była podwyżka dla radnych. Ale pieniążki pan bierze, tak? Wiem, pan jest ten dobry Samarytanin. Nie chcę, nie podwyższajmy. A jednak biorę, tak? Pięknie pan to rozgrywa, ale żadnych realnych działań dla gminy pan nie zrobił. Brakuje przedsiębiorców? Okej. Co pan zrobił, żeby ściągnąć przedsiębiorców? Ja rozumiem, że co? Ja jestem burmistrzem, podejmuję realne działania, bywam i działam dla dobra gminy, bo bywam w różnych instytucjach, pozyskuje środki, przyspieszam pewne działania, pan jedynie tylko krytykuje. Pisząc pan, bo władza nie działa, uświadomię to panu kolejny raz dzisiaj. Władza to mieszkańcy, ale władzą w tej gminie i organem stanowiącym i uchwałodawczym jest pan. Ja jestem wykonawczym, więc jak pan pisze i chce mnie obrazić, to powiem tak jak pewien pan bardziej komik. Żeby obrazić mnie, to też trzeba umieć. Pan może starać się mnie obrażać, ale pan uderza w siebie, bo to pan jako radny jest organem stanowiącym. Pan nic nie ustanowił, żebyśmy mieli większe dochody, żeby ściągnąć inwestorów. Pan tylko chodzi, uśmiecha się, jątrzy i dokucza pracownikom. Wcześniej pan sugerował, że nie pozyskujemy, źle działamy, tak, ale to my jesteśmy wzorem, jak właściwie działać. Jest pan jednym z dwóch radnych, który nie przychodzi i nie rozmawia. Na 15 radnych. Reszta przychodzi, rozmawia. Jak chce coś załatwić, to przychodzi do urzędu, rozmawia, sprawdza. Pan nie. Po kilkunastu latach nie, bo być może łatwiej panu pisać te bzdury, według mnie bzdury, tak w moim odczuciu, na Facebooku. Jeśli pana uraziłam, to przepraszam, ale takie mam odczucia i panie przewodniczący, bardzo proszę, byśmy przeszli teraz do mojego sprawozdania. Pani burmistrz, miałbym taką prośbę, zakończmy to i za chwilę będziemy mieć przy budżecie, uchwaleniu budżetu na 2024 rok. Nie, to jest moje sprawozdanie. Pan radny powiedział, że nic nie robimy, że to są bardzo puste proszę. Slogany, tak, że nie działamy, więc pokażę, co zrobiliśmy w tym roku. I za chwilę oddam głos później. Pani przewodnicząca, to pan prowadzi sesję. Jeżeli tu tyle użyto w stosunku do mnie słów, więc proszę mi dać dwie minuty, odnieść się do tego. Ale teraz jest moje sprawozdanie. Pan burmistrz na ten czas sobie przygotuje prezentację. Proszę, tak, ja chcę przygotować. Ja. Proszę nie wymuszać, nie, bo ja wiem, ale co należy do mojego. To ma pan tak. Pani burmistrz. Przed chwilą o bzdurach pani mówi, że ja piszę bzdury. Gdybym pisał bzdury, to by pani mnie nie blokowała na stronie. Ja piszę prawdę. I za o tą prawdę się pani właśnie boi, żeby ludzie wiedzieli. Co pani tu nie narobiła? Proszę bardzo. 27 nawet niecałe kilometry kanalizacji sanitarnej mamy. A w inne gminy są prawie całe skanalizowane. Które? Końskie. Proszę bardzo. O, Radoszyce, 60%, proszę bardzo. Gowarciu, proszę bardzo. A to u nas. A pani właśnie tak. W dokumentach nie pisze pani, gdzie będzie pani robić świetlice. Jak się pani zwrócił uwagę, że to powinni radni wiedzieć, gdzie są budowane świetlice. To teraz pani czyta, że tu albo nas ktoś pani powiedział, bo tak to powinno być. Powinno być, jak się coś buduje, czy się remontuje, czy powinno być wskazane miejsce, w którym to jest zrobione. I proszę panią, ja się wcale nie obrażam. Nie jest taki, jak, bo ja mówię prawdę. A ta prawda panią boli. Tak, ta prawda panią boli. Z
Sprzedawała pani mieszkania, sprzedała pani mieszkań wiele, a ludzie z tą Porkowi oczekują na wolne mieszkania. Nie ma kto im przydzielić, bo nie, bo pani sprzedała z wolnej ręki. Ale tam się spokój, bo szkoda mojego zdrowia. Dziękuję. Dziękuję. Ja muszę się odnieść, jeżeli chodzi o sprzedaż mieszkania. Mieszkania jesteśmy w Radzie. Część radnych jest od 2010-2011 roku. Jeszcze były zastępca burmistrza Andrzej Głogowski miał plan na sprzedaż mieszkań. Po co to było robione? Abyśmy wychodzili z pewnych układów, które były bardzo niekorzystne dla gminy. Ale to tylko w odniesieniu do tego. Bardzo proszę tutaj, jeżeli by panie przewodniczący, w momencie, panie burmistrzu, jeżeli by były jakiekolwiek zarzuty odnośnie informacji, którą pani burmistrz teraz przedstawia. Ja jako przewodniczący mam prawo udzielić głosu w każdej chwili, więc udzielam. Bardzo proszę pani burmistrz o przedstawienie. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo, jeżeli chodzi o mieszkania, to mogę śmiało powiedzieć, że w porównaniu do gmin, które pan radny wymienił, a my to sprawdzamy, jak dostaniemy tylko informacje, ile Końskie przydzieliły mieszkań, ile Radoszyce przydzieliły mieszkań i pozostałe gminy w okolicy z powiatu koneckiego plus Bliżyn, Zagnańsk, Mniów, udostępnimy informacje o takich mieszkaniach. Jeżeli chodzi o oczekujących na mieszkania, to należy wziąć pod uwagę fakt, że zapewne każdy kończący 19-20 lat oczekuje na mieszkania. Ale śmiało powiem, że odkąd jestem burmistrzem, przydzieliłam kilkadziesiąt mieszkań naszym mieszkańcom. Dobrym rozwiązaniem było to, że mieszkania jednak zostawały też sprzedawane, ponieważ były zadłużone, proszę państwa, na kwotę 50 tysięcy. Część była zadłużona na prawie 100 tysięcy mieszkania. Wszyscy państwo płaciliśmy za te osoby, które nie mieszkały. Mieszkania były w opłakanym stanie, więc nie dość, że zapłaciliśmy wszyscy z podatków minimum 50 tysięcy na przykład za mieszkanie pana Kowalskiego, który całe życie nie płacił, czy pół życia za mieszkanie, to się okazało, że żeby wyremontować i dalej przekazać komuś to mieszkanie, powinniśmy włożyć kolejne minimum 50 tysięcy w remont, żeby dalej okazać, więc można powiedzieć, że te pieniądze wróciły do budżetu gminy po sprzedaży. Ale raz jeszcze podkreślam, kilkadziesiąt mieszkań, w tym wykonałam 17 mieszkań socjalnych. Chętnie to porównamy, bo porównujemy to do gmin, które są tak tu często wskazywane na sesji, więc pokażemy, ile inne gminy przyznają mieszkań. I przechodzimy do podsumowania, proszę państwa, bieżącego roku. To nie były puste słowa. Dzięki skutecznym działaniom udało nam się wykonać mnóstwo inwestycji, a przed nami jeszcze więcej inwestycji. Tak jak już mówiłam, gmina Stąporków jest jedną z najmniej zadłużonych gmin w kraju. Warto jednak podkreślić fakt, że w związku z podwyżkami najniższej krajowej na przyszły rok musieliśmy znaleźć, o ile dobrze pamiętam panie skarbniku, 3 miliony złotych na same podwyżki najniższej krajowej dla wszystkich jednostek podległych gminie. Budżet gminy w latach, w 2009 roku, kiedy zostałam burmistrzem, wynosił 42 miliony złotych. To nasze dochody, a w 2023 roku, który się właśnie kończy, 86 milionów. Na przyszły rok mamy zaplanowane 89 milionów złotych dochodów. Pozyskaliśmy środki na budowę czterech świetlic w Kamiennej Woli, w Ulce Plebańskiej, w Ulce Zychowej i w Chucisku. Przed nami ogłoszenie przetargu. Trwa budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej w Mikłaniu. Będzie również tam zagospodarowany teren. Koszt całej inwestycji opiewa na blisko 3,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy ze środków rządowych 2,5 miliona złotych. Jest tam w budynku remiza, świetlica, siłowna wewnętrzna, zewnętrzna. Wewnątrz będzie też bawialnia, sala fitness i pomieszczenie na Izbę Pamięci. Wrócę jeszcze do tego tematu, żeby utkwiło to, co niektórym. Proszę państwa, jeżeli ktoś usłyszy, że można było nadbudować ten budynek w celu powiększenia, to znaczy, że mówi bzdury i sieje tylko zamieszanie. Musieliśmy wybierać podłoże, dokonać
falowania podłoża, tam zwyczajnie nie było podmurówki. Osoby, które były przy wyburzeniu, właściwie to nawet nie trzeba było być, bo wiadomo w jakich latach był budowany obiekt i nie był przygotowywany do tego, by nadbudowywać tam budynek. Taniej nam wyszło wybudować, wyposażyć ten budynek niż nadbudowywać, więc 3,5 miliona złotych blisko za 500-metrowy obiekt z wyposażeniem, to jest, proszę Państwa. Rozbudowujemy budynek szkoły numer 1 w Stąporkowie o piękną salę gimnastyczną. Będzie również wybudowana siłownia zewnętrzna. Wewnątrz będzie sala fitness, jest już sala fitness, zaplecze, ale również pomieszczenie do integracji sensorycznej. Pozyskaliśmy na ten cel 4,5 miliona złotych. W Mokrej powstaje piękny obiekt, powstał piękny obiekt, proszę Państwa, jesteśmy na ukończeniu. Wewnątrz jest budynku świetlica i oczywiście pomieszczenie na garaż. Na ten cel pozyskaliśmy środki. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że też wyburzyliśmy tutaj obiekt starej remizy. Był też jeden geniusz na tej sali, który chodził po wsi próbował przekonać strażaków, żeby tej ruiny nie wyburzać, tylko ją remontować. Wyremontowaliśmy i przebudowaliśmy w tym roku kilkanaście dróg. Ze środków oczywiście rządowych na ten cel pozyskaliśmy 6 milionów złotych. Powstał oczywiście most, o którym mówił kolega radny Jakub, most Czarnicka Góra, Starych Grzybów, ale również wyremontowaliśmy most w Bieniu. W przyszłym roku wykonamy te drogi w Stąporkowie, przełożyliśmy na przyszły rok, bo będziemy dokonywać przebudowy wodociągu, na który pozyskaliśmy środki. Współfinansowaliśmy również remont drogi powiatowej w Świerczowie i rozpoczęto remont drogi w Piasku. To drogi powiatowe, byliśmy zainteresowani dofinansowaniem większej liczby dróg powiatowych. Wybudowaliśmy kanalizację sanitarną z pozyskanych środków przy ulicy Lipowej, Spacerowej, ulicy Gutów, Wspólnej, Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków. Jesteśmy na etapie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne w całej gminie. To jest 3100 opraw. Wymienimy te oprawy, które były i tam, gdzie są lampy, i tam, gdzie są słupy, będą dowieszone oczywiście lampy. Dobudowaliśmy również brakujące oświetlenie między innymi w Gosaniu. Na ten cel pozyskaliśmy 5 milionów złotych na tą inwestycję. Dokonaliśmy z pozyskanych środków termomodernizację budynku szkoły w Krasnej i w tym roku do użytku oddaliśmy piękną salę gimnastyczną również przy szkole w Krasnej. To wszystko oczywiście wykonaliśmy z pozyskanych środków. Publiczne przedszkole w Stąporkowie przeszło kompleksowy remont z pozyskanych środków. Dokonaliśmy również termomodernizacji. Aktualnie dzieciaczki z przedszkola mają zajęcia w budynku szkoły numer 2. Planowane przeniesienie zajęć do przedszkola nastąpi po feriach. Tak zdecydowała pani dyrektor. Również obszar ochrony uzdrowiskowej stał się faktem, ponieważ 23 października bieżącego roku uzyskaliśmy status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Prowadziliśmy konsekwentne i jak widać skuteczne działania. Inne gminy również rozpoczęły takie działania, ale po kilku latach im się nie udało. My pokazaliśmy, że faktycznie to, co dla niektórych nie było możliwe i w co nie wierzyli, my będziemy tym uzdrowiskiem. Mamy już pozwolenie na budowę, pozyskaliśmy środki zewnętrzne, więc przygotowujemy przetarg i w przyszłym roku wchodzimy z budową naszej zabudowy uzdrowiskowej. Przygotowujemy również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod strefę uzdrowiskową. Przy bloku numer 13 została droga dojazdowa utwardzona, a także miejsca postojowe, to było na Placu Wolności. Utwardziliśmy też teren z drugiej strony
bloku 13 na Placu Wolności przy komisariacie policji. Trwają prace związane z utwardzeniem terenu przy szkole numer 1 w Stąporkowie. Został utwardzony teren przy budynku szkoły w Odrowążu. Pozyskaliśmy środki na przebudowę remizy świetlicy w Odrowążu. W przyszłym roku zostanie wykonana kompleksowa inwestycja. Przy świetlicy w Komorowie utwardzono teren. Pozyskaliśmy środki na prace konserwatorskie dla kościoła w Odrowążu i w Niekłaniu. To razem 1 000 000 zł. W przyszłym roku zostaną rozpoczęte prace remontowe. Pozyskaliśmy środki na przebudowę świetlicy w Czarnej. To również inwestycja zaplanowana na przyszły rok. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na budowę świetlicy w Chrucisku. Opracowujemy również programy takie dla 3 pozostałych świetlic w Wólce Zychowej, Wólce Plebańskiej i Kamiennej Woli. Tutaj kilka osób złożyło również, proszę Państwa, wnioski, by do budżetu, o ile dobrze pamiętam, nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, wybudować świetlicę, zakupić budynek w pierwszym przypadku na Grzybowie pod świetlicę, wybudować świetlicę na Bokowie, Pardołowie i Duraczowie. Kamienna Wola to już stała się faktem. To tutaj będziemy musieli poczekać, proszę Państwa, pod kolejne świetlice i zobaczymy, jak będzie po przetargach, żebyśmy wiedzieli, jakimi środkami dysponujemy. Przy ulicy Hubala w Niekłaniu Wielkim wybudowano odcinek sieci wodociągowej. Taki sam odcinek sieci wodociągowej został budowany również w Stąporkowie przy ulicy Koneckiej. Kończymy modernizację chodnika przy amfiteatrze w Stąporkowie w kierunku przedszkola. Opracowano dokumentację i przebudowano budynek studni artezyjskiej w Odrowążu. Trwa opracowanie dokumentacji na zainstalowanie ogrzewania w budynku niepublicznej szkoły w Odrowążu. Do końca stycznia ma być opracowana dokumentacja, więc jak tylko będzie dokumentacja, pozwolenie na budowę, to od razu przystępujemy do ogłoszenia przetargu i wchodzimy z budową. Wybudowano również drogę przy ZOZ-ie Błaszków Odrowąż. Podpisaliśmy umowę na budowę miasteczka ruchu drogowego w Stąporkowie. W najbliższym czasie to miasteczko powstanie. Jeżeli będzie pogoda sprzyjała, to rozpoczniemy pracę, tak jak właśnie te prace, które Państwo słyszą pod urzędem. Trwa przebudowa chodnika i drogi dojazdowej, pierwszy etap do Odrowąża. Trwa opracowanie projektu szlaku pieszo-rowerowego ze Stąporkowa przez rezerwat Skałki Piekło w stronę Bliżyna. Tak jak już mówiłam, mamy również zaplanowaną trasę szlaku rowerowego od województwa mazowieckiego, tutaj od strony Szydłowca, Niekłania, w kierunku Stąporkowa, Czarnieckiej Góry, tak by szlak przechodził również do Sielpi. Opracowano dokumentację na przebudowę w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Staszica w Stąporkowie do ulicy Fabrycznej w Chucisku. Dalej trwa procedura. Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Piaskowej w Wielkiej Wsi. Przejęliśmy drogę, już uregulowaliśmy stan ulicę Górną w Wielkiej Wsi, także przed nami również opracowanie dokumentacji, budowa drogi górnej, piaskowej i łąkowej w Wielkiej Wsi. Tak jak już mówiłam, planujemy budowę ulicy Piaskowej Górnej Łąkowej w Wielkiej Wsi, ulicę Górną w Stąporkowie. Jesteśmy po spotkaniu z mieszkańcami, więc będzie została przygotowana i przedstawiona mieszkańcom koncepcja. Będziemy opracowywać dokumentację i postaramy się wybudować drogę. Trwa regulacja stanu prawnego drogi w Wąglowie za torami.
tutaj nastąpił jakiś błąd przez jedną z jednostek przy wpisywaniu, o ile dobrze pamiętam, do ksiąg wieczystych, więc niestety nie mogliśmy w tym roku wykonać tej inwestycji, ale wierzę, że w czerwcu przyszłego roku ta inwestycja zostanie zrealizowana. I tak jak mówiłam, drogi w Stąporkowie, mamy kilka dróg w Stąporkowie do wykonania w związku z planowaną przebudową wodociągu i budową kanalizacji deszczowej. Pozyskaliśmy środki na przebudowę wodociągu w Stąporkowie. Inwestycja będzie zrealizowana z przebudową dróg w przyszłym roku. Opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa, ulica Tysiąclecia, część ulicy Piłsudskiego, od ulicy Tysiąclecia do zbiornika wodnego przy Zuku. Przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie. Będzie w przyszłym roku. Obecnie jesteśmy na etapie opracowania niezbędnych dokumentów. Pozyskaliśmy środki i trwa opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni w miejscowościach Boków, Lelitków, Adamek, Komorów, Wólka, Zychowa, Furmanów, Niekłań, Wielki. Rozpoczniemy realizację również w przyszłym roku. W przyszłym roku przystąpimy do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stąporków. Warto dodać, że mieliśmy już przygotowany, mamy przygotowany miejscowy plan na tereny przemysłowe w samym Stąporkowie, a moim głównym zadaniem przygotowanego planu było zabezpieczenie gminy i dokonanie zapisu o zakazie składowania, magazynowania, przetwarzania niebezpiecznych odpadów na terenach przemysłowych w samym Stąporkowie. Oczywiście przygotowując miejscowy plan dla całej gminy, będę starała się i dopilnuję, by takie zapisy znalazły się również na działkach przemysłowych na terenie całej gminy. Opracowano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosen. Pozyskaliśmy środki na budowę oczyszczalni. Po ogłoszeniu przetargu, proszę Państwa, w przyszłym roku rozpoczniemy budowę oczyszczalni. Będziemy starali się o środki zewnętrzne na budowę kanalizacji, bo również opracowaliśmy dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej w Czarnieckiej Górze. Także jak tylko będzie nabór wniosków na budowę kanalizacji, będziemy składać wniosek na i zarówno na opracowanie dokumentacji na kolejne sołectwa, jak i na budowę w Gosaniu i Czarnieckiej Górze, bo tutaj już posiadamy dokumentację. Tak jak już w sprawozdaniu wspominałam, trwa przygotowanie koncepcji dotyczącej przebudowy oczyszczalni ścieków w Stąporkowie. Rozbudowa będzie planowana w związku z planowanym przyjmowaniem osadów ściekowych, ale również chcemy zwiększyć możliwość przyjmowanych ścieków. Trwa modernizacja nawierzchni placu przy budynku urzędu. To jest etap pierwszy. Pozyskaliśmy środki na zagospodarowanie zbiornika wodnego przy ulicy Miłej. Planowana inwestycja w przyszłym roku. Na działce obok za rzeką będzie wybudowany skatepark. Pozyskaliśmy na ten cel środki. W przyszłym roku planujemy opracować dokumentację na rozbudowę budynku remizy. Aktualnie trwają prace nad koncepcją. Przed nami również dalszy remont Domu Kultury w Stąporkowie. Panie Radny, Edwardzie Mazur. Ale to mnie nie... Ale właściwie to proszę Państwa, tak jak już Państwo ustalili na poprzedniej sesji, nie ma się co przejmować tym, co mówi Pan Radny. Ja wiem, że Pana to boli, że tyle udało mi się ze wspaniałą ekipą wykonać. Jak pan, gdyby pan uważnie słuchał, panie radny, to by pan usłyszał, że pokazując tę prezentację, mówię, kiedy co będzie zrobione.
to już Pana problem, że Pan nie rozumie, ale... że jak w przyszłym roku będzie opracowana dokumentacja, to zapłacę w 2025 roku za wykonanie dokumentacji. Tak trudno to zrozumieć, Panie Radny. Proszę kontynuować, Panie Skarbniku. Ja uważam, że... Proszę Państwa, jedna rzecz, bardzo ważna, o tym, co powiedziała Pani Burmistrz, chociaż niektórzy radni nie pozwalają mi komentować, ja sobie pozwolę skomentować. Dla mnie osobiście, myślę, że dla większości radni, to też jest nasza promocja, bo to razem żeśmy to zrobili. Zarówno Pani Burmistrz dzięki nam, to zrobiła tak samo, to możemy się tym chwalić wszyscy. Ja nie rozumiem. Tak, ale to jest wielki sukces. Wiem, że dla Pana radnego łatwiej napisać, że... Załóżmy, w Pałkowie robią 600 opraw oświetleniowych, chociaż my robimy 3100, ale fajnie się pochwalić, co w Pałkowie robią, prawda? Proszę Państwa, tak jak chcieli mieszkańcy, dobudowaliśmy ogrodzenie przy świetlicy Wielkiej Wsi, a także dokonaliśmy takiej drobnej zabudowy na potrzeby mieszkańców, zabudowy budynku świetlicy. Dokonaliśmy wymiany placu zabaw w ogródku jordanowskim, powstały nowe obiekty małej architektury w Nadziejowie, wybudowaliśmy system monitoringu miejskiego w Stąporkowie, dokonana została cyfryzacja urzędu w Stąporkowie, na ten cel pozyskaliśmy środki zewnętrzne, udzielono dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na opracowanie koncepcji wymiany sieci wodociągowej w Stąporkowie, dokonaliśmy zakupu wozu asenizacyjnego, przed nami oczywiście dostawa takiego wozu. I rzecz jasna bardzo Państwu dziękuję raz jeszcze za współpracę i za to, że wspólnie tak wiele z większością z Państwa udało nam się zrobić. Powiedziałabym, że ze wszystkimi, bo poza dwoma osobami to ze wszystkimi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu, w punkcie szóstym. Mamy odczytanie informacji na temat prac związanych z komunalizacją i bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Stąporkowie Ewę Jankiewicz o odczytanie informacji na temat prac związanych z komunalizacją. Bardzo proszę. Informacja na temat prac związanych z komunalizacją. Komisja Inwentaryzacyjna informuje, że z dniem 22 stycznia 2024 roku wykłada do publicznego wglądu przez okres 30 dni wpis inwentaryzacyjny mienia obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 0032 Wąglów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 620/1 o powierzchni 0,719 hektara stanowiącą drogę wewnętrzną objętą księgą wieczystą numer KI1K/00063284/9. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma pytania do odczytanej informacji? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu porządku. W punkcie siódmym mamy rozpatrzenie projektu uchwał w sprawach. Chciałbym poinformować Państwa, iż wszystkie projekty uchwały pozytywnie zaopiniowane co do zgodności z prawem zostały omówione na posiedzeniu wspólnych komisji Rady Miejskiej w Stąporkowie. I ponieważ radni mają je przed sobą, pozwolicie Państwo, iż nie będę ich odczytywał. W podpunkcie A mamy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stąporków na lata 2024-2030. Chciałbym poinformować, iż do przedmiotowego projektu uchwały został naniesione zmiany, które były tematem dyskusji na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. W tym punkcie mamy odczytanie uchwały nr 64/2023 piątego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stąporków na lata 2024-2030 i bardzo proszę skarbnika o odczytanie przedmiotowej uchwały. Bardzo proszę. Uchwała nr 64/2003
piątego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stąporków na lata 2024-2030. Piąty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Przewodniczący Zbigniew Rękasz, członkowie Monika Dąbrowska-Sołtych, Dębowska-Sołtych, Iwona Kudła, działając na podstawie artykułu 13 punkt 12 oraz artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, Dziennik Ustaw 2023, pozycja 1325, po zbadaniu w dniu 7 grudnia 2023 roku projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stąporków na lata 2024-2030 postanawia zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stąporków na lata 2024-2030. Uzasadnienie. Zgodnie z dyspozycją artykułu 230 punkt 2, ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w dniu 15 listopada 2023 roku przedłożony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stąporków na lata 2024-2030 zwanej dalej WPF wraz z projektem uchwały budżetowej na 2024 rok. WPF sporządzona została zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Dziennik Ustaw z dnia 2001 roku, pozycja 83 i zawiera wymagane przez artykuł 226 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych dla każdego roku budżetowego. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu, w tym relacje, o której mowa w artykule 244 ustawy o finansach publicznych oraz sposobu sfinansowania spłaty długu. Odnośnie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w projekcie na 2024 rok sformułowane zostały uwagi w opiniach tego samego składu orzekającego dotyczących projektu budżetu na 2024 rok oraz o możliwości finansowania deficytu. Zgodnie z dyspozycją artykułu 226 ustęp 2a wyżej wymienionej ustawy załączono również objaśnienia przyjętych wartości. W uchwale WPF na 2024 rok kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne są z kwotami zawartymi w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, co spełnia wymogi artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. W latach objętych WPF w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków bieżących zachowano wymogi określone w artykule 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych. W załączniku do projektu uchwały w sprawie WPF sporządzono wykaz przedsięwzięć, w którym odrębnie dla każdego przedsięwzięcia określono jego nazwę, cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, a także limity w poszczególnych latach i limit zobowiązań. Zaplanowane kwoty w wydatkach
wydatków bieżących i majątkowych na realizowane i planowane przedsięwzięcia w poszczególnych latach wynikają z limitów na poszczególne pozycje. W projekcie uchwały zamieszczono upoważnienia, które są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wielkości przypisane w projekcie WPF w zakresie prognozy długu oraz sposobu finansowania spłaty długu są prawidłowe. We wszystkich latach objętych prognozą spełniona została relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający stwierdza, że w projekcie WPF przyjęto okres 7 lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątków oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu celem wyliczenia relacji określonej w artykule 243 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025. Całkowita spłata długu gminy nastąpi w roku 2030. W latach 2024-2025 prognozowana łączna kwota długu na koniec danego roku w stosunku do planowanych w tych latach dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w artykule 217 ustęp 2 punkt 4-8 ustawy o finansach publicznych nieprzeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu wynosi odpowiednio 11,43% i 8,14%. Można zatem założyć, że w zakresie kwoty długu spełniona zostanie dyspozycja wynikająca z artykułu 7 ustęp 2 ustawy z dnia 15 września 2020 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1964. Pouczenie. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych burmistrzowi miasta i gminy Stąporków przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Podpisano przewodniczący składu orzekającego Zbigniew Rękas. Dziękuję. Dziękuję panie skarbniku. Czy ktoś z radnych ma pytania bądź uwagi do odczytanej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do następnego podpunktu. W tym podpunkcie mamy dyskusję. Kto chce zabrać głos w dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały? Mówimy tutaj o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2030. Nie widzę pani skarbniku, to ja sobie pozwolę zadać pytanie. Jak pan ocenia naszą sytuację albo prognozuje, jak będzie wyglądała w przedziale 2024-2030, na co trzeba by zwrócić uwagę przy planowaniu następnych budżetów na następne lata? W mojej ocenie ten budżet na 2024 rok jest proinwestycyjny, jest bardzo dużo inwestycji. Niewiadomym będzie, jak będą rozstrzygać się przetargi. Niewykluczone, że będziecie Państwo nie chcę tak przesądzać, ale trzeba będzie być może dokładać do pewnych inwestycji. Nie chciałbym albo zwiększać zadłużenie. Także to będzie budżet trudny. Jest dużo inwestycji też małych związanych z funduszem sołeckim. To, że inwestycja jest mała, nie znaczy, że przy niej nie ma
pracy albo jest jej mniej. Także kwotowo jest może mniej, ale tych inwestycji jest dużo. Także w działach inwestycyjnych, jak i podległych mnie właśnie działach finansowych, no będzie to dużo pracy. Chciałbym, żeby to zadłużenie, które jest planowane, no to takie marzenie, żeby było, nie było większe, ale oczywiście, panie skarbniku, mówimy tutaj o latach 2024-2030, tak jest. O skutkach tego, co będzie tak. W tych latach, w 6 latach następnych. Tak, ale no, można powiedzieć, sytuacja wyjściowa do zadłużenia i do wszelkich wskaźników ustawowych na przyszłość jest bardzo dobra. No, tak jak pani burmistrz tu wielokrotnie podkreśla, gmina Stąporków jest jedna z mniej zadłużonych gmin w kraju. To skutkuje właśnie, że te relacje wynikające z ustawy o finansach publicznych nie są zagrożone, nawet jeżeli by przyszło więcej się zadłużać, a wiadomo, że zadłużać się może gmina tylko i wyłącznie na inwestycje. Także no, wyjściowa jest dobra. Oby się udało wszystkie te inwestycje wykonać, to będzie dobrze. A panie skarbniku, moje pytanie, czy ta dobra w pana odczuciu sytuacja na te lata 2024-2030 to też jest jakby wykładnią tego, że gmina w tym roku i we wcześniejszych latach pozyskiwała pieniądze tak. zewnętrzne na inwestycje. No to też ma jakiś wpływ. To ma przełożenie, bo jeżeli, tak jak pani burmistrz powiedziała, że w latach poprzednich około 80 milionów gmina pozyskała, jeżeli gmina by nie pozyskała tych środków, a chciałaby realizować, no to by było zadłużenie 80 milionów, a nie 3. O ile by nam pozwoliło. No, nie, tak jest. Ale co jeszcze? Zagrożeniem może być, nie wiemy, jaka będzie polityka nowego rządu do samorządów, jakimi zostaniemy obarczeni, można powiedzieć, przepisami. No, tak jak teraz w tym budżecie niezwykle ciężko było no, podołać jak gdyby płacy minimalnej. Wzrost płacy minimalnej, no to przekłada się, bo nie tylko minimalna płaca rośnie, ale żeby nie zawężać tych widełek między pracownikami, no to też trzeba rozsądnie myśląc podnieść tym pracownikom innym samorządowym, żeby nie spłaszczać tych wynagrodzeń, różnicy wynagrodzeń. I to nas kosztuje ponad 3 miliony złotych. Jeżeli by tej płacy minimalnej nie było, to tego kredytu, który jest planowany w wysokości 3 miliony złotych, moglibyśmy uniknąć. Dobrze. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji nad wieloletnią prognozą finansową gminy Stąporków na lata 2024-2030? Bardzo proszę. Radny Edward Masur. Ja jak zwykle mam tu jednak wątpliwości, dlaczego tego kredytu 3 miliony 100 tysięcy, którego mamy obligacje, nie spłacamy go pomimo tak posiadanych dużych środków z nadwyżki budżetowej i wolnych środków, jak pan kiedyś mówił na sesji, że mamy 1 000 000 złotych dochodu z tego, to mamy olbrzymie pieniądze na koncie. To dlaczego trzymamy kredyt i 300 tysięcy złotych wypłacamy odsetek tego kredytu? Już odpowiadam na to pytanie. Wielokrotnie już żeśmy mówili z panem przewodniczącym, zgodziliśmy się i większością państwa radnych. Jeżeli byśmy spłacili ten kredyt, to byśmy musieli nie wpisać 3 miliony 300 kredytów prognozowane za no, wzięcie tego kredytu w 2024, tylko te 6,5 miliona i zadłużenie by było takie samo, a nie wiadomo, jakie odsetki byśmy płacili. Dziękuję. Nowym zaciągniętym kredycie. Ewentualnie braku dziękuję. Zaznaczyć warto, że odsetek od kredytu, czy tam od obligacji, płacimy 30% pozyskanych odsetek z lokat. Z lokat otrzymujemy prawie 1 000 000 złotych, tam płacimy niespełna 300 tysięcy. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli nie ma już pytań do, w tej części dyskusji, przechodzimy do
głosowania nad uchwałą, projektem uchwały. Wieloletnie. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2024-2030. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych, zagłosowało 13 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Przechodzimy teraz do podpunktu B. W podpunkcie B mamy projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stąporków na 2024 rok. Chciałbym poinformować, iż do przedmiotowego projektu uchwały zostały naniesione zmiany, które były tematem dyskusji na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Stąporkowie. W tym punkcie mamy odczytanie uchwały nr 65 łamane na 2023 5 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetu gminy Stąporków na 2024 rok. I bardzo proszę pana skarbnika o odczytanie przedmiotowej uchwały. Uchwała nr 65 łamane przez 2023 5 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Stąporków na 2024 rok. Piąty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, przewodniczący Zbigniew Ręka, członkowie Monika Dębowska-Sołtyk i Iwona Kudła po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2023 roku projektu budżetu gminy Stąporków na rok na 2024 rok na podstawie artykułu 13 punkt 3 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, dziennik ustaw z dnia 2023 roku, pozycja 1325 postanawia zaopiniować pozytywnie z uwagami zawartymi w treści uzasadnienia projekt uchwały budżetowej na gminy Stąporków na 2024 rok. Uzasadnienie. Burmistrz miasta i gminy Stąporków, spełniając wymogi określone w artykule 238 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 1270 ze zmianami, przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w dniu 15 listopada projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowy projekt zgodny jest z artykułem 211 ustęp 5 artykułu 212 ustawy o finansach publicznych. Dochody budżetu przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu w szczegółowości według działów, rozdziałów i źródeł w nawiasie paragrafów. W załączniku nr 2 do projektu w takim samym podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków określonych w artykule 236 ustawy ustęp 3 i 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych przedstawione zostały wydatki. Analiza wydatków zaplanowanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej wskazuje na to, że w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki na zadania własne obowiązkowe. W załączniku nr 3 ustalono limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024. Część wydatków będzie realizowana w postaci
dotacji określonych w załącznikach numer 9, dotacje przedmiotowe, numer 10, dotacje podmiotowe, numer 11, dotacje celowe. Planowane na 2024 rok wydatki budżetowe w wysokości 104 255 744,24 zł są wyższe od planowanych dochodów bieżących w kwocie 89 163 400,02 zł. W związku z tym w paragrafie 3 projektu zaplanowano deficyt w wysokości 15 092 344,22 zł, wskazując źródła jego pokrycia. Zgodność sprawy w tej części projektu jest przedmiotem odrębnej opinii niniejszego składu orzekającego. Jednak skład orzekający zwraca uwagę, że pomimo wskazania jako jednego ze źródeł finansowania deficytu obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona, nie zostały one pokazane ani w załączniku nr 3, ani w załączniku nr 4. Natomiast w załączniku nr 5 zaplanowane są środki w paragrafie 905 w wysokości 550 000 zł. Składają się na nie 110 tysięcy z paragrafu 7 punkt 2, 300 tysięcy załącznik numer 3, 140 tysięcy załącznik numer 11, przy czym kwota w tym załączniku wynosi 250 tysięcy. Prawidłowo zaplanowana została rezerwa ogólna, gdyż stanowi ona wielkość względną wynoszącą od 0,1 do 1% wydatków budżetu zgodnie z artykułem 222 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została określona zgodnie z artykułem 226 ustęp 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Dziennik ustaw z dnia z roku 2023, pozycja 122. Zgodnie z artykułem 212 ustęp 1 punkt 8 ustawy o finansach publicznych zaplanowano dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, dziennik ustaw z roku 2022, pozycja 2556 ze zmianami, ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dziennik ustaw 2023 roku, pozycja 1469. Ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 2151, ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 1343 ze zmianami. Zaplanowano również dochody i wydatki związane z realizacją zadań sfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych. Skład orzekający zwraca uwagę, że w paragrafie 7 punkt 2 i 5 kwoty wydatków powinny odpowiednie być określone w wysokości 4 280 000 oraz 10 938 280 zł. Ponadto w załączniku 4 w kolumnie 12 dotyczącej zadania numer
numer 27 pokazano środki w wysokości 634 500, pomimo że w dochodach nie ma takiego źródła finansowania. Dokonana dodatkowo analiza zapisów załącznika 7 wskazuje na rozbieżność kwot dnik zawartych z kwotami zawartymi w załącznikach o dochodach i wydatkach, o których mowa na wstępie niniejszego uzasadnienia. W projekcie budżetu gminy Stąporków na 2024 rok spełniony został wymóg wynikający z artykułu 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 5, 6, 7 i 8 tej ustawy. Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Stąporkowie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Funduszu Sołeckiego w paragrafie 13 projektu uchwały budżetowej ustalono wydatki z tego funduszu, a w załączniku nr 12 zawarto wykaz środków przypadające na każde sołectwo. Upoważnienia zawarte w paragrafie 11 i 12 projektu uchwały budżetowej są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Określony w paragrafie 15 projektu uchwały budżetowej tryb ogłaszania uchwały budżetowej jest zgodny z artykułem 13 punkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Dziennik ustaw z roku 2019, pozycja 1461. Pouczenie. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 7 października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych burmistrzowi miasta i gminy Stąporków przysługuje prawa wniesienia odwołania do niniejszej uchwały do kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Podpisano przewodniczący składu orzekającego Zbigniew Rękas. Dziękuję za to przeczytanie tej opinii. Jeszcze tylko krótko, panie przewodniczący, bym powiedział, że wszelkie uwagi, które tutaj państwu przeczytałem, w autopoprawce są poprawione. Dziękuję. Wiemy o tym, dziękujemy. Czy ktoś z radnych ma pytania bądź uwagi do odczytanej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do odczytania uchwały nr 66 łamane na 2023 5 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej gminy Stąporków na 2024. Proszę, panie skarbniku, o czytanie przedmiotowej uchwały. Uchwała nr 66 łamane przez 2023 5 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w projekcie uchwały budżetowej gminy Stąporków na 2024 rok. Piąty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, przewodniczący Zbigniew Rękasz, członkowie Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2023 roku projektu uchwały budżetowej na 2024 rok, przedstawionego przez burmistrza miasta i gminy Stąporków na podstawie artykułu 246 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października o regionalnych izbach obrachunkowych uchwala, co następuje.
Gmina Stąporków ma możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok deficytu budżetowego w kwocie 15 092 344,22 zł przy uzyskaniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w planowanej wysokości. Z uwagą w treści uzasadnienia. Uzasadnienie. W projekcie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie 89 163 400 zł i 2 grosze oraz wydatki budżetowe w kwocie 104 225 744 zł i 24 grosze. Deficyt budżetu 2024 roku w wysokości 15 092 344 zł i 22 grosze zaplanowany zgodnie z dyspozycją artykułu 217 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w nawiasie obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, to znaczy nie istnieje dla nich rynek płynny, wtórny. Nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych ustalonych zgodnie z artykułem 217 ustęp 2 punkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 242 344 zł i 22 grosze oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określone w odrębnych ustawach w kwocie 550 tysięcy, co wynika z artykułu 3 projektu uchwały budżetowej. Wskazane w projekcie uchwały budżetowej gminy Stąporków w źródłach przychodów finansujących deficyt budżetowy określone jest w artykule 217 ustęp 2 punkt 2, 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, to znaczy nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny uwzględniono w limicie zobowiązań przewidzianych do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu określonym w paragrafie 10 projektu uchwały budżetowej. W załącznikach do projektu nie wskazano zadań majątkowych finansowanych planowanym do zaciągnięcia obligacjami komunalnymi. Reasumując powyższe ustalenia, skład orzekający stwierdza możliwość sfinansowania deficytu zaplanowanego w projekcie uchwały budżetowej gminy Stąporków na 2024 rok. Pouczenie. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych dziennik ustaw z 2023 roku pozycja 1325 burmistrzowi miasta i gminy Stąporków przysługuje prawo wniesienia odwołania do niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty doręczenia, jej doręczenia. Podpisano przewodniczący składu orzekającego Zbigniew Rękas. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma pytania bądź uwagi do czytanej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. Odczytanie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Stąporkowie o projekcie budżetu gminy Stąporków na 2024 rok. I bardzo proszę przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, pana Jacka Trudnosa, o odczytanie opinii Komisji o projekcie budżetu gminy Stąporków na 2024 rok. Bardzo proszę. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 grudnia 2023 roku o projekcie budżetu gminy Stąporków na
2024 rok. Komisja w składzie Jacek Prąs przewodniczący, Maciej Pokutajce przewodniczący, Krzysztof Chrzan członek, Zbigniew Wiśniewski członek. Na posiedzeniu 24 listopada 2023 roku w wyniku analizy projektu budżetu na 2024 rok przedłożonego Radzie Miejskiej przez burmistrza Stąporkowa pod obrady sesji oraz biorąc pod uwagę opinie wszystkich komisji, Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Stąporkowie ustaliła, co następuje. Projekt budżetu gminy Stąporków na 2024 rok został opracowany na podstawie danych i prognoz, a w szczególności informacji ministra finansów ST3 4750-19-2023 z dnia 16 października 2023 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Stąporków oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok. Informacje wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu gminy Stąporków na 2024 rok. Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2023 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, to jest dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 2267 z późniejszymi zmianami. Wytyczne ministra finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja 3 października 2023 rok. Zaplanowany budżet na 2024 rok po stronie dochodowej wynosi kwotę 89 163 400 zł 2 grosze, w tym dochody bieżące 73 567 329 zł, dochody majątkowe 15 596 071 zł 2 grosze. Planowane wydatki budżetowe na rok 2024 wynoszą kwotę 104 225 744 zł 24 grosze. Z tego wydatki bieżące 72 714 908 zł. Wydatki majątkowe 31 540 836 zł 24 grosze. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami stanowi budżet deficyt budżetowy, który wynosi 15 092 344 zł 22 grosze i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 242 344 zł 22 grosze, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 300 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 550 tysięcy złotych. Kwota planowanych w budżecie gminy Stąporków wydatków bieżących 72 714 908 zł ma pokrycie w dochodach bieżących 73 567 329 zł. Różnica stanowi nadwyżkę operacyjną w kwocie 852 421 zł. W projekcie budżetu na 2024 rok ustalono dochody w kwocie 2 850 000 zł i wydatki w kwocie 4 280 920 zł związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi. Należy stwierdzić, iż kwota dochodów nie pokryje wszystkich rocznych wydatków związanych z tym systemem. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniesie 1 430 920 zł. W uzasadnieniu projektu przedstawiono kwoty. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 938 280 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 572 780 zł. Zgodnie z załącznikiem 1 i 2, natomiast w załączniku nr 3 wynikają rozbieżne kwoty dotyczące wydatków finansowanych z dotacji dotyczących inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Stąporkowie wskazuje, iż brak jest również wskazania finansowania poszczególnych inwestycji z zaplanowanych przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 300 zł. Kwota nie została ujęta w załączniku 3 i 4, bądź chociażby w uzasadnieniu do projektu. Nie jest wiadomo, jakimi przychodami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostały zaplanowane dofinansowania dotacje dla ZGKM w Stąporkowie.
Plan przychodów i kosztów ustalony dla samorządu zakładu budżetowego wynosi z tytułu przychodów 11 435 tysięcy, z tytułu kosztów 14 935 tysięcy. Biorąc pod uwagę opinię wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Sąparkowie, należy podkreślić, iż w projekcie budżetu nie została uwzględniona część wniosków radnych złożonych do burmistrza Sąparkowa do dnia 15 listopada 2023 roku. Inwestycje, na które składano wnioski, od kilku lat są potrzebne oraz służące lokalnej społeczności. Na posiedzeniu wyżej wymienionej komisji złożono jeden wniosek celem przegłosowania i wprowadzenia do budżetu na rok 2024 wraz z propozycją finansowania, więc zasadnym jest zwołanie sesji i przegłosowanie wniosku w terminie umożliwiającym sporządzenie autopoprawki. Na stan czterech członków Komisji Finansów Gospodarczego czterech radnych pozytywnie z uwagami zaopiniowało projekt budżetu na 2024 rok. Podpisano przewodniczący Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego Jacek Prudnos. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma, jak chciałby się odnieść do opinii Komisji Finansów? Do tego protokołu, bo za chwilę otworzę dyskusję. Bardzo proszę. Panie skarbnik, miałem w związku z odczytanym protokołem pytanie, z jakich środków uzupełnimy pieniądze, które brakują do oczyszczania, odbioru odpadów z gminy? Tak, no ale no nie ma tutaj zaznaczone w budżecie, tylko jest suma, jaka przeznaczył Pan właśnie i ten milion coś brakuje. A skąd właśnie dołożymy? Bardzo proszę, Pani Burmistrz. Proszę Państwa, w związku z faktem, że to Rada zdecydowała, że będziemy dopłacać, to my oczekujemy tutaj, że akurat Pan Radny Edward Mazur wskaże źródło finansowania dopłaty tych brakujących środków, bo nie jestem pewna, czy to jest około 1,5 miliona złotych. My czekamy na propozycję. Ale przepraszam, Pani Burmistrz, przecież przetarg jest rozstrzygnięty. Przecież Pani wie, jakie są sumy. Za ile firma wygrała przetarg, prawda? To więc trzeba było wskazać, że to będzie pokryte, z jakich środków będzie to pokryte, a nie ma wskazania. Nie ma potrzeby takiej, żadnego przepisu nie wynika, że powinniśmy wskazywać te źródła, w jakich zostaną pokryte. Jak Pan mi znajdzie taki przepis, wskaż. Pani mówi, jeszcze odniosę się do, chwileczkę, odniosę się jeszcze do Pani, że ja, może ja bym wskazał. Tak, ja bym wskazał, gdy byłaby oczyszczalnia ścieków wybudowana w normalna, to by był milion złotych już w kieszeni. Ale że jest zrobiona tak, że jest pół oczyszczalni zrobiony, a pół jest niezrobiony, a tak się Pani cieszyła i mówiła, że mamy najnowocześniejszą w Polsce i w Europie, dlatego tak wychodzi. No. Panie Przewodniczący, prawdą jest, że mamy najnowocześniejszą oczyszczalnię ścieków. Ktoś, kto to projektował, merytoryczni pracownicy nie przewidzieli tego, że oczyszczalnia jest tak nowoczesna, że gmina Stąporków akurat takiej nie potrzebowała. Spełniamy te standardy, które są i będą narzucane na gminy w niedalekiej przyszłości. My to już spełniamy, ale faktycznie nie byłam wtedy sama, też było 15 radnych. Nikt wtedy nie powiedział, jaką oczyszczalnię wybudować. Gdybym dziś budowała oczyszczalnię i była przy projekcie i miała tą wiedzę, którą mam teraz, wybudowałabym najprostszą oczyszczalnię, bo taka by nam się przydała i taka byłaby najskuteczniejsza. Teraz spełniamy normy unijne i proszę nie wracać do tematu, bo Pan Radny też był już wtedy radnym. Pan dopiero po fakcie mówi. Tu się nie mówi po fakcie, tylko przed faktem. Przejdźmy
panie przewodniczący, tak, bardzo dziękuję. Bardzo płynnie przeszliśmy do następnego punktu dyskusji, a więc ja tutaj wracając do tego, jak już tutaj zaczął kolega radny, wspomniał o śmieciach i o tym bez mała 1,5 miliona złotych. Panie skarbniku, pani burmistrz, podejmując taką decyzję, że nie podwyższamy, to znaczy, że gminę stać ewentualnie w tym na przyszły rok, dobra, częściowo dopłacić do tego. Bo ja chciałem w tym miejscu, jeżeli nas stać, jeżeli mamy te środki rzeczywiście na jakąś część, to w imieniu mieszkańców i wszystkich podziękować, że w tym roku będzie nam troszeczkę lżej, patrząc na obciążenia inne, gdzie mamy tutaj, patrząc na to, co rząd robi, za chwilę zrobi z nami z energią elektryczną, bo zapowiadają bardzo duże podwyżki, więc należałoby tylko i wyłącznie podziękować, że jesteśmy w stanie wygospodarować pieniędzy i troszeczkę pomóc naszym mieszkańcom, przynajmniej przy odbiorze nieczystości. Aczkolwiek pani, oczywiście, tu jest przecinek, oczywiście nigdy pani nie może powiedzieć, że bo nie może. Tak, panie przewodniczący. Powinno się samofinansować, aczkolwiek ustawodawca, z tego co się nie mylę, w tamtym roku pozwolił na ewentualne częściowe pokrycie tego. Także zadałem pytanie i sam odpowiedziałem sobie na nie. Ja to doprecyzuję, panie przewodniczący, szanowny, szanowni radni, szanowni państwo. To jak będzie wyglądał przyszły rok i jakie będą opłaty, będziemy dopiero widzieć w przyszłym roku. Państwo radni zdecydowaliście pięknie, że mieszkańcy nie będą dopłacać, że gmina będzie musiała znaleźć te środki, więc trzeba będzie je znaleźć, być może z czegoś zrezygnować. To tak jak podwyżka najniższej krajowej. 3 miliony musieliśmy znaleźć, znaleźliśmy, teraz nie wiemy, jakie będą koszty za energię. Przed nami podwyżki zapowiadane w oświacie, podwyżki w samorządach. Wierzę, że dostaniemy to, co jest obiecane na podwyżki, że dostaniemy oczywiście odgórnie, bo sami wiecie, że do samej oświaty dopłacaliśmy 9 milionów, planowane było na ten rok 12,5 miliona złotych, na to też musieliśmy znaleźć. Wszyscy dają podwyżki, tylko to gmina musi z czegoś rezygnować i dokładać, a jak widać, na chwilę obecną stać nas na to i wierzę, że przy dobrze prowadzonej gospodarce finansowej wiele jeszcze uda nam się zrobić, bo wiele zaplanowaliśmy, a wspólnie damy radę. Dziękuję, pani burmistrz. Bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos w dyskusji? Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Bo ważny temat został poruszony, wyjaśniony, więc być może są jeszcze jakieś inne. Nie widzę. Przechodzimy dalej i teraz. Na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym przed głosowaniem budżetu wpłynęły wnioski i tutaj chciałbym w tej chwili odczytać, bo tych wniosków było kilka. Ja może po kolei, bo część radnych wycofało się, taką dostałem informację przed sesją, że wycofało się z tych wniosków. Natomiast osoby, które się nie wycofały, radni, ja pozwolę sobie przeczytać. Pierwszy wniosek radnego Jacka Trudnosa, wniosek o zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o 300 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup budynku numer 39A po dawnym sklepie wraz z działką w Grzybowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Grzybowie. To był pierwszy wniosek radnego Jacka Trudnosa. Drugi wniosek padł radnej Elżbiety Jóźwik. Wniosek o zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o 200 tysięcy złotych na zakup działki z nieruchomością z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Pardołowie. I trzeci wniosek radnej Barbary Samachowskiej, wniosek o zabezpieczenie środków pieniężnych na 2024 rok w kwocie 200 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup budynku wraz z działką na świetlicę wiejską w miejscowości Boków. Były jeszcze dwa wnioski radnego Edwarda Mazura, ale po dyskusjach z panią burmistrz, zastępcą burmistrza, doszli do porozumienia. Te wnioski, taką dostałem informację, zostały wycofane, więc one będą zapisane tylko i wyłącznie w protokole komisji, natomiast tutaj do nich nie będę wracał.
Przed głosowaniem chciałbym, czy radni chcieliby zabrać głos, popierając swoje wnioski, później chciałbym do tego, aby się odniósł, czy to pan skarbnik, czy ewentualnie pani burmistrz. Bardzo proszę wnioskodawców, jeżeli chcą podeprzeć swoje wnioski. Bardzo proszę, radny Jacek Trudnost. Tak, dziękuję. Jeśli chodzi w ogóle o koncepcję budowy czy remontu świetlic, jest to koncepcja zgodna z oczekiwaniami mieszkańców. Są miejscowości, które tej świetlic nie mają, a oczekiwania społeczne są, żeby powstały. Zdajemy sobie sprawę, że budowa świetlic w każdej miejscowości, w której jej brakuje, to jest kwota około 1,5 miliona złotych. Te pieniądze nie biorą się znikąd. Trzeba albo rezygnować z innych inwestycji, albo je zastępować. Budując świetlice, które są oczekiwane, brakuje pieniędzy na inne, chociażby na służbę zdrowia, ale skoro są takie oczekiwania, trzeba to wykonywać. Ja zdaję sobie sprawę, że w każdej miejscowości za te 1,5 miliona budowa świetlic nie jest na... budżet nam to nie zapewni, dlatego od dłuższego czasu poszukuję budynku w Grzybowie, który by te oczekiwania spełnił. W ubiegłym roku taki budynek znalazłem. Kwota w propozycji sprzedaży była około 150 tysięcy złotych, czyli 10-krotnie mniej niż budowane nowe świetlice, czyli za te same pieniądze, gdzie powstaje nowa świetlica, można by mieć 10 takich świetlic. Nie mieliśmy pieniędzy w budżecie. Wniosek nie był, tak jakby w koncepcie nie była dalej procedowana. W tym roku trafiła się idealna okazja, ponieważ jak większość z Państwa wie zapewne, Grzybów ma bardzo ciasną zabudowę, gmina nie ma tam działek też i ciężko jest znaleźć działkę, którą można by na świetlicę wiejską zakupić. Trafiła się okazja, ponieważ jest to budynek sklepu, budynek około niewiele ponad 10-letni, czyli budowany już techniką nowszą, spełniający wszystkie wymogi. Jest to budynek z działką, na której drugiej stronie działki też, drugi koniec też stanowi działkę budowlaną i to jest kwota zaledwie 300 tysięcy złotych za budynek 10-letni. W oczekiwaniu mieszkańców i po konsultacjach z mieszkańcami mogę śmiało powiedzieć odpowiedzialnie, że ten budynek spełnia wymogi mieszkańców. Mamy 5-krotnie tańszy budynek niż świetlice budowane. Wydaje mi się, że ta okazja byłaby zaprzepaszczona, gdybyśmy z niej nie skorzystali. Tym bardziej, że po pierwsze, analizując budżet, którą opinię pozwolę sobie Państwu przeczytać, to jest opinia Komisji Finansów, różnica, zostały znalezione pieniądze w wysokości 600 tysięcy złotych. Te pieniądze w autopoprawce zostały rozdysponowane, zostały nimi wzmocnione między innymi inne inwestycje i dwa zadania zostały wprowadzone nowe. Mój wniosek złożony do burmistrza o wprowadzenie autopoprawki opiewał na część tych pieniędzy, które znalezione zostały jako pieniądze do rozdysponowania. Jednak taka autopoprawka nie została wprowadzona. Analizując autopoprawkę mamy dwie możliwości, z których zwłaszcza jedna w żaden sposób nie zaburzy tego budżetu. Rozmawialiśmy na komisji z panem skarbnikiem. Pan skarbnik potwierdził, że ta zmiana, o której za chwilę powiem, budżetu nie zaburza, nie zwiększa deficytu, ani też nie zmienia wskaźników. Jest to nadwyżka, nadwyżka inwestycyjna w kwocie 500 tysięcy złotych. Takiej nadwyżki nigdy nie ustalaliśmy w miejscu Porków. Jeśli budżet jest zrobiony w sposób zrównoważony, a z opinii wynika, że jest zrobiony w sposób zrównoważony, te pieniądze, które są zabezpieczone, powinny starczyć. Natomiast nie jesteśmy wszystkiego dzisiaj przewidzieć, bo wiadomo, że co roku te zadania się zmieniają i ujmujemy i dodajemy nowych. Proponuję zmniejszenie tej nadwyżki z kwoty 500 na 200 tysięcy złotych. Przy pozytywnym podjęciu tego wniosku zostałoby nam 200 zł wolnych środków, 200 tysięcy w razie braku w innych inwestycjach, ale nie są to jedyne pieniądze, które są przeznaczone jako pieniądze rezerwowe, ponieważ dodatkowo jest też nadwyżka ogólna w kwocie 500 tysięcy złotych. Przepisy wymagają, że w przypadku naszej gminy ta inwestycja musi wynosić niewiele ponad 100 tysięcy złotych. Mamy więc 400 tysięcy złotych nadwyżki ogólnej, która również może być przeznaczona na pewne braki. Doświadczenia ubiegłych lat mówią, że nadwyżka, po pierwsze, inwestycyjna nigdy nie była wyodrębniana, więc bez niej się obywaliśmy. Po drugie, nadwyżka ogólna nigdy nie była w pełni zrealizowana, a przeważnie była zrealizowana w bardzo małym procencie. Także te pieniądze mamy nadwyżkowe. Ja uważam osobiście, że
z uwagi na to, że te pieniądze są naprawdę niskie, bo to jest 300 tysięcy za budynek, który ostatnio był użytkowany 2 tygodnie temu. Jest ogrzewany, klimatyzowany i ma niewiele ponad 10 lat. Nie możemy takiej szansy zaprzepaścić, ponieważ jeśli to zrobimy, to w kolejnych latach będziemy musieli szukać działki i budować i wydamy teraz wtedy 1,5 miliona, na co uważam, że nas nie stać. Dlatego proszę tutaj o pozytywne głosowanie w przypadku mojego wniosku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę tutaj panie skarbniku, bo tutaj mamy 3 wnioski. Wniosek opiewający pana radnego Jacka Trudnosa na 300, pani Elżbiety Juśnik na 200 i pani radnej Barbary Zamochowskiej na 200, co nam w sumie daje, jeżeli dobrze liczę, daje nam 400-700 tysięcy. Czy stać nas w tej chwili na to, żeby, bo jeżeli zdecydujemy na jedną, to najprawdopodobniej będziemy musieli decydować też na dla radnej Elżbiety Juźwik też zabezpieczyć i dla Barbary Zamachowskiej, bo już nam się robi 700 tysięcy i tutaj pytanie jest, jak to teraz będzie wyglądało. Chciałbym... To tak, te dwa wnioski wskazane jest pokrycie. Jeden wniosek na 200 tysięcy, ten ostatni, jeżeli się nie mylę, panie przewodniczący, nie ma wskazanego pokrycia z jakich wydatków lub dochodów, czyli zwiększa deficyt budżetowy. Jeżeli taki wniosek jest, no to zgodnie z artykułem 240 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych, który przeczytam. Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów, zwiększenie wydatków, a to zwiększa, i jednocześnie zwiększa również deficyt bez budżetu jednostki samorządu terytorialnego, czyli bez zgody organu wykonawczego nie można zwiększać na tym etapie deficytu. To jest jedna rzecz. Odnośnie rezerwy inwestycyjnej, ta rezerwa tak naprawdę w mojej ocenie powinna być jeszcze wyższa. A dlaczego? Jeżeli mamy 30 milionów inwestycji, których będziemy przetargi ogłaszać, jeżeli inflacja jest w granicach 6,5% dalej i nic nie zapowiada się, że będzie niżej, musimy też mieć na uwadze wzrost płacy minimalnej, która dotyka tak samo naszą gminę, ale potencjalnych wykonawców inwestycji również. Oni będą musieli podnieść swoim pracownikom wynagrodzenie. Jeżeli podniosą, to wzrośnie koszt inwestycji. Także ta kwota 500 tysięcy złotych, ona była w celu szybkiego znalezienia środków, w celu ewentualnych rozstrzygnięć przetargowych, jeżeli by były na plus. Ponadto, co mamy zapisane w uchwale, w projekcie uchwały budżetowej, następnie w uchwale budżetowej. Jeżeli zdejmiemy te środki, nie będzie skąd przesuwać środków. Jeżeli państwo będziecie chcieli realizować te inwestycje, to nic nie pozostaje innego, jak tylko zadłużenie gminy. Jeżeli zadłużenie gminy, to wtedy w kolejnych latach nadwyżka operacyjna będzie maleć. Jak będzie maleć, będziemy musieli znowu, jak nie będziecie chcieli państwo podnosić podatków czy opłat za gospodarowanie odpadami, trzeba będzie ograniczać zapewne etaty czy to w urzędzie, czy w jednostkach podległych. Dziękuję. Dziękuję. Pani burmistrz chciałaby zabrać głos jeszcze tutaj, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Państwo Radni, musicie sobie zdawać sprawę z jednego. Jeżeli zabierzecie Państwo środki z rezerwy inwestycyjnej, to będziecie musieli wskazać środki po przetargach, jeżeli ich braknie, a wspominałam, na co będą przetargi. Czarniecka Góra, uzdrowisko, miła, zagospodarowanie terenu przy zbiorniku, skatepark, drogi,
budowa wodociągu, przebudowa w Stąporkowie i wiele, wiele innych inwestycji. Jeżeli te pieniądze z rezerwy będą zabrane przed przetargami, to a okaże się, że braknie, to wtedy Państwo będziecie musieli wskazać później źródło finansowania i oczywiście odpowiedzialność spadnie na Państwa za niewykonanie inwestycji, które zaplanowaliśmy na przyszły rok, a specjalnie stworzyliśmy rezerwę inwestycyjną, by mieć tą gwarancję, że jak wyjdą przetargi drożej, to gmina Stąporków ma to zabezpieczenie, że mamy środki na budowę. I jest coś, z czym się nie mogę zgodzić, bo nikt, proszę Państwa, mi nie powie, że marnotrawstwem jest budowanie świetlicy od początku, bo są różne metody budowania i można wybudować świetlicę na potrzeby niewielkiego sołectwa dużo taniej, bo są między innymi i kontenerowe świetlice, ale nikt mi nie powie, że z domu zrobisz świetlicę, bo kupisz budynek za 200 czy 300 tysięcy i nie trzeba go będzie dostosowywać do budynku, który będzie stwarzał, spełniał kryteria obiektu instytucji celu publicznego. Przebudowujemy takie obiekty i wiemy, z czym to się wiąże, co nie oznacza, że jestem przeciwna zakupowi takiego budynku, ale sam zakup domu, sklepu nie oznacza, że nie trzeba będzie inwestować kolejnych środków. I tego nie wiemy, jakie środki. To nie oznacza, że jestem przeciwna zakupowi tego budynku czy pozostałych działek i budynków pod kolejne świetlice. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ale nie, po kolei teraz, bo wszedłem, radna Elżbieta Jóźwik ze swoim wnioskiem. Bardzo proszę. Ja chciałam wycofać swój wniosek dotyczący zakupu tej działki. A chyba tą chwilę. Dobrze, dziękuję. Pani radna Barbara Zamachowska. Ja również rezygnuję. Wycofuję wniosek formalny. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę, radny Jacek Trudnos. Na krótko chciałem się odnieść, ponieważ wielokrotnie były prowadzone konsultacje z mieszkańcami Grzybowa. Mieszkańcy zdają sobie sprawę, że i prosili mnie bardzo, żeby dopilnować tego, ponieważ na tą świetlicę czekamy od 5 lat. Nie trafiła się nigdy okazja, żebyśmy mogli też kupić za 300 tysięcy złotych. Jest to budynek 10-letni. Natomiast kwestii dostosowania dodatkowego, zgodnie z wolą mieszkańców przewidujemy, że coroczny fundusz sołecki będzie przeznaczony na dostosowanie tego obiektu. Natomiast w kwestii zmniejszenia tej inwestycji przypominam Państwu jeszcze, że analizując budżet znaleźliśmy kwotę niezauważoną 600 tysięcy złotych, którą żeście rozdysponowali, w związku z tym te 300 tysięcy na pewno z budżetu nie umniejszą, tak okaże się, może nie powtórzyć. Dziękuję. Dziękuję. Zanim przejdziemy dalej, w sprawie tych wniosków, panie radny. Tak, w sprawie tych wniosków i chciałem wyjaśnić, dlaczego ja doszłem do porozumienia z panią naczelnik i zastępcą burmistrza. Panie radny, proszę chwilę poczekać, bo ja się chciałbym wyjaśnić. Mamy trzy wnioski, dwa zostały wycofane, poddaję wniosek radnego Jacka Trudnosa pod głosowanie i wracamy do tego. Tak, oczywiście, bo jest dyskusja. Ale bo tutaj jesteśmy w punkcie dyskusja, czyli radni mogą zabierać. No tak, ale doszedł do porozumienia, więc tutaj nie mogę, bo to w tej dyskusji jest całościowo odnośnie budżetu. Poddaję pod głosowanie wniosek radnego Jacka Trudnosa o zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o 300 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup budynku numer 39A po dawnym sklepie wraz z działką w Grzybowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Grzybowie. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za wnioskiem radnego Jacka Trudnosa, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Zagłosowało 5 radnych, 7 radnych było przeciwnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Twierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie odrzuciła wniosek radnego Jacka Trudnosa. Wracamy do punktu dyskusji nad budżetem na
przyszły rok. Bardzo proszę odnośnie tych wniosków, które były. Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo, bardzo dziękuję tutaj paniom radnym, że zrozumiały zaistniałą sytuację i sami państwo wiecie, że jak sobie coś zaplanujemy, a przed nami wierzę, że dalsza współpraca na kolejne lata, więc jak już coś zaplanujemy, to wykonamy. I jeżeli chodzi o, proszę państwa, wykonanie zagospodarowania terenu przy ulicy Kochanowskiego, to tak jak czytałam w moim sprawozdaniu, w najbliższym czasie mają pojawić się środki na uzbrajanie terenu, budowę dróg i wszystkich przyłączy, także czekamy na nabór wniosków, złożymy taki wniosek i wierzę, że pozyskamy środki i uzbroimy pozostałe tereny w gminie Stąporków. Byłoby niegospodarnością, gdybyśmy teraz zabezpieczali środki na coś takiego, wiedząc, że w najbliższym czasie mają być ogłaszane wnioski. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Radny Edward Macusz, wracamy do... Szanowni państwo, na komisji naprawdę była burzliwa dyskusja. Wystąpiłem z trzema wnioskami o moje plany, które chciałem zrealizować za prośbę moich mieszkańców. Złożyłem wnioski budżetowe, niestety przez kilka lat nie brane są te moje wnioski pod uwagę. Jeden wniosek po chyba 6-7 latach odwodnienia ulicy 1 Maja ma być zrobione. W związku z tym wystąpiłem, żeby zabezpieczyć pieniądze na tworzenie nowej ulicy poza drogą Kochanowskiego, gdzie są naprawdę działki budowlane i pierwsze działki, które były przy Kochanowskiego, zostały zagospodarowane w 90%. Ludzie mają działki, chcą sprzedawać i powstałyby nowe domy, prawda? Ale jak widzicie państwo, nie ma woli na to, żeby ta droga tam powstała, żeby tam doprowadzić wodę, żeby zrobić kanalizację, żeby zrobić światło. Pani burmistrz mówi, że zrobimy. Obiecała mi to zastępca burmistrza i pani naczelnik, że pójdą w tym kierunku. Następny wniosek to było wniosek o progach zwalniających na ulicy Kochanowskiego, gdzie mieszkańcy w 2002 roku, w lutym, w 2020 roku złożyli pismo, zebrali podpisy, do dnia dzisiejszego też zero odzewu. Pani naczelnik z panią zastępcą burmistrza powołają komisję, zajmą się tym tematem, dlatego wycofałem się z tego wniosku, żeby iść prostszą drogą. I następny wniosek, który był złożony i proszę państwa, dostaliśmy odpowiedź, bo nie chcieliśmy, żeby powstało miasteczko rowerowe przy tej, jak już mówiłem kiedyś na tamtej sesji, przy tej ulicy Krajowej, drodze, gdzie tysiące samochodów przejeżdża dziennie. No prawdopodobnie już nie da się, bo byśmy zapłacili kary w tej chwili. Kary za to, że zerwaliśmy umowę, bo już jest podpisana umowa na realizację tego miasteczka. I mam tu wielką prośbę do pani burmistrz, żeby brała pod uwagę głosy mieszkańców, żeby nie wychodziła przed szereg i sama to robiła, bo myśmy naprawdę, mamy wiele innych miejsc, wiele innych jest tam, gdzie mogłoby się to zadanie spełniać. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo proszę radny Jacek Równos. Bardzo chciałbym podziękować radnym koledze Edwardowi, Tomkowi, Zbyszkowi i Kamilowi. Dziwi mnie najbardziej to, że wniosek, który był niezbędny dla mieszkańców Grzybowa, którzy czekają 5 lat, wniosek ten poparli i zrozumieli radni miejscy. Tylko i wyłącznie radni miejscy zrozumieli potrzeby mieszkańców wsi. Żaden z radnych terenów wiejskich o tych potrzeb nie zrozumiał. Wiem, że po stokroć bardziej mógłbym liczyć w tej sprawie na poparcie państwa sołtysów, bo jesteście, jak się okazuje, bliżej tych mieszkańców niż koledzy radni. Koledzy radni z Niekłania, budujecie budynek za 3,5 miliona, a szkoda wam 300 tysięcy na Grzybów. Czy mieszkańcy Grzybowa płacą mniejsze podatki niż wasi mieszkańcy? Bardzo dziękuję radnym, którym podziękowałem. Ja chciałbym tutaj wyjaśnić, odnieść się do tych słów, bo zostaliśmy wywołani do tablicy radni z Niekłania. Chciałbym przytoczyć pismo, które na wniosek radnego Jacka Trudnosa padł wniosek do 15, jeżeli się nie mylę, grudnia do pani burmistrz. Pani burmistrz odpisała w ten sposób, że inwestycja będzie brana pod uwagę w przyszłym roku z wolnych środków.
z wolnych środków. Nie możemy w tej chwili. Tak jak Państwo wszyscy wiecie, budżet tworzony jest przez burmistrza. Ma jakąś wizję na to. Tak jak Państwo widzicie, nie mamy w tej chwili, jeżeli się mylę, Pani Burmistrz, to proszę mi proszę mnie poprawić, ale wszystkie świetlice, które są budowane, pozyskujemy na to pieniądze. Więc tutaj to by był element. Druga rzecz, bardzo przekonywującymi słowami, które padły na komisji, były mojego kolegi Sławka Dąbrowskiego. Nie znamy opinii na temat tego budynku. No chcemy kupić coś, co być może inny mieszkaniec Grzybowa przyjdzie i zarzuci nam, bo to było ustawione, bo ktoś chciał sprzedać za dobre pieniądze. Nie możemy w tym kierunku iść. To musimy przeanalizować. Ja uważam, że jeżeli jest odpowiedź na to, bardzo fajnie się zachowały dwie radne niby ze wsi. Okej, jesteśmy. Ja się nie wstydzę z tego, skąd pochodzę czy gdzie mieszkam. Nie mieszkam w mieście, jestem radnym z Niekłania, z terenów wiejskich. I jeżeli coś potrzebuję, to chodzę, proszę, staram się rozmawiać z mieszkańcami, z panią burmistrz. Nie staram się czegoś wymuszać. W tej chwili tak naprawdę to my, radni wiejscy, zostaliśmy, nie wiem, obrażeni, że co, lepsi są radni z miasta? Nie, ja uważam, że jesteśmy cali. To, co powiedziałem pani burmistrz, to, co mówię każdemu radnemu, to, co udało nam się zrobić, ja jestem trzecią kadencję, udało nam się zrobić przez 8 lat, to jest nasza wspólna zasługa. To, że mamy oczyszczalnię, to, że mamy i możemy tam, pomimo tego, że jest nowoczesna, być może potrzeba jeszcze jakichś dodatkowych środków na to, żeby jeszcze bardziej ją zmodernizować. To wszystko jest przecież nasza zasługa. Natomiast nie padło coś takiego, nie padło. Ja przynajmniej nie słyszałem słowa zarówno z głosu pani burmistrz, czy któregokolwiek radnego, że nie będzie tam świetlicy. Nie będzie. Były odpowiedzi. Będziemy pozyskiwać. Nie wiem, no być może trzeba było większej siły przebicia i żeby ta świetlica znalazła się w tym programie, gdzie będziemy teraz budować w Kucisku i w innych miejscowościach, nie będę przytaczał. Więc unoszenie się i nerwy, nie wiem, czy to jest dobre w tym momencie. Ja uważam, że wiele spraw powinniśmy przyjmować, niektóre się da wykonać, niektóre się nie da wykonać, ale po to jesteśmy powołani przez społeczeństwo, żeby działać dalej, po to pracujemy. To jest moje zdanie. Bardzo proszę, jeszcze dyskusja trwa. Bardzo proszę. Ja odnośnie chciałem sprostować tu kolegę przewodniczącego. No nie, wybudowaliśmy tą świetlicę w Komorowie bez dofinansowania. Niestety. No, także była bez dofinansowania tylko wybudowana. Było najpierw tak, że było dofinansowanie, ale i to dość spore, tylko że ktoś no nie chciał skorzystać z tego dofinansowania. To była pierwsza 2010. Tak, tak, na początku. Tak to było. Także pamiętam, pomimo wieku, pamiętam tak, jak to było, ale proszę, chciałem to sprostować. Tak, tak, ale tam była sytuacja taka, że pozyskane pieniądze były bardzo, bardzo duże i wkład nasz. Tak, tak. I wychodziło na to, że my jesteśmy w stanie wybudować pomniejszonym wkładem. Tak, tak. To jest pełna racja do kolegi Edwarda Mazura. Jeżeli nie ma więcej pytań odnośnie budżetu, dyskusji na budżet na przyszły rok, a są pytania jeszcze, a to bardzo proszę. W paragrafie 10 jest ujęte, że ustala się limit do zaciągnięcia w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek emitowanych papierów wartościowych, to jest obligacji. Oj, panie radny, moment, pauza. Mamy tutaj. Ale pan skarbnik będzie to wiedział, do końca będzie już wiedział, bo pracuję z tym. Na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 miliony złotych, to jest kredyt. Zgadzam się, tak było co roku. A następnie punkt drugi, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3300, a to są obligacje. Zawsze było tak, że to Rada podejmowała decyzję o zaciągnięcie obligacji. Kredyt do 2 milionów, z tym, że ten kredyt ma być spłacony, jak wzięty będzie w 2004 roku na przykład na początku roku, to do końca roku ma być ten kredyt spłacony, bo to jest na przejściowa spłata należności, a obligacje, to jednak Rada podejmuje decyzję. Dziękuję.
Panie Przewodniczący. Panie Radny, jeżeli Pan sobie przypomnie ten rok, w tym roku dyskutowaliśmy chyba ze 3 razy już na ten temat, odnosząc się do tego roku. Jak Pan pamięta, gdzieś marzec, kwiecień zwiększaliśmy deficyt i w uchwale budżetowej był zawarty sposób finansowania tego deficytu, zwiększając, właśnie wprowadzając obligacje. Nie podejmowaliście Państwo specjalnej uchwały intencyjnej w tej sprawie. Nie było. Jeżeli Pan dobrze sobie przejrzy, przypomnie, to nie było. Nie było. To nie musi być. Bo z tego względu, to niech Pan tak krzywo nie patrzy na mnie, tylko ja Panu mówię. Jeżeli by miała, no i Pan się śmieje, to Pan mnie ośmiesza. Dziękuję. Tam, bo jak jeżeli Pan mnie tak obserwuje, że ja to ja Panu powiem tak, bo my w tym roku nie zaciągali obligacji. Ale panie Przewodniczący, czy my zaciągali kredyt w tym roku, radny, obligacje my zaciągali? Panie Radny, pan tylko... Panie Radny, prosiłbym zachować, bo... Proszę bardzo, to jest pracownik. Panie Radny. No, proszę bardzo. Cicho, momencik. Bardzo prosiłbym... Panie skarbniku. Na spokojnie, proszę. Pan wróci do swoich obowiązków. Nie będziemy odpowiadać panu radnemu. Wiecznie nas obraża, ośmiesza. To, że nie rozumie, to można i zrozumieć, bo nie wszyscy muszą rozumieć, ale w celu jakim pan notorycznie obraża na litość boską pracowników urzędu. Pan nie rozumie, to się pan douczy, ale się pan... Tak, wielokrotnie na tej sali pan obrażał pracowników. Niech pan już z tym przestanie, bo nic dobrego pan nie wnosi do gminy. Pani burmistrz, pani skarbnik, panie radny, jakieś dodatkowe jeszcze pytania odnośnie budżetu na przyszły rok? Bardzo proszę. Tylko bez emocji, proszę. No jeżeli będzie taka potrzeba... Przepraszam bardzo. Może być taka forma... Przed bardzo głosowaniem proszę. Pani będzie na piśmie odpowiadać budżetu? Może pan, jeżeli pana nie będzie, może inaczej, jeżeli pana nie będzie satysfakcjonowała odpowiedź, będzie pan głosował. Dobrze, mam pytanie o Fundusz Sołecki. Sołectwo Odrowąż dostało, tyle mu się należy, bo tyle ma mieszkańców, 34 091,66 groszy. No nie ma na co ten Fundusz Sołecki został przeznaczony. Wszystkie sołectwa mają pisane, na co przeznaczają, proszę Państwa, a Odrowąż nie ma pisane, na co te pieniądze z tego funduszu pójdą. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? W związku z tym przystępujemy do głosowania nad budżetem gminy Stąporków na 2024 rok. Nie. Bardzo proszę. Na piśmie? Nie, no, o ile dobrze pamiętam, to najprawdopodobniej chodzi o dofinansowanie ogrzewania w szkole, ale nie wiem. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby pan zadał to pytanie na komisji, byśmy sprawdzili, albo zwyczajnie mógł pan zweryfikować to w wydziale merytorycznym. Dlatego mówię, że nie jestem pewna, bo proszę Państwa, mam setki zadań do wykonania, setki papierów. Kocham swoją pracę, ale obawiam się, że nie tylko ja tracę zdrowie, ale też część osób tutaj przebywających. Tracimy zdrowie przez to Pana ciągłe. Nie dokończę. Bardzo proszę skarbnik, proszę mnie, radny. Nie? Bardzo proszę, radny Edward Mazur. Panie burmistrz, nie wiem, jaką pani, bo pani mówi, że ja to coś robię. Czytam po prostu dokumenty i powiem pani tak. Dostaliśmy dokumenty najpierw, co poszły do Rio. Wszyscy radni dostali dokumenty. Przeanalizować te wszystkie dokumenty naprawdę jest potrzeba czasu. Później za tydzień dostajemy autopoprawkę. Prawda? Żeby teraz znowu przeczytać to wszystko i porównać między autopoprawką, a tym, co było wysłane do Rio, to trzeba czasu, proszę Państwa, naprawdę. I powiem Wam tak, raport odczytany z Rio, to jest z tej
nie autopoprawki, tylko z tego, co było napisane i z tymi uwagami RIO. Ani dochód taki nie jest, ani wydatki takie nie są. O 1 000 000 złotych, co jest różnica w jednym, drugim. Ja to znalazłem nawet o 5 000 000. Pokazałem panu skarbnikowi, gdzie jest różnica. Idę grzecznie do pana, mówię, jak tak jak pan chce, tak. Ile razy panu poszłem i grzecznie powiedziałem, o co mi chodzi. Przyjmuje pan to, a dzisiaj podnosi się pan, wyskakuje pan, czy tam, przepraszam, wychodzi pan z tej z sesji. Ale panie radny. Jeżeli pana coś uraziłem, to, ale ja nie czuję się, że uraziłem, że mrugłem oczyma, to co jest urażenie, dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad budżetem na 2024 rok. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stąporków na 2024 rok. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 11 radnych. Zagłosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie 10 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się, przyjęła budżet na 2024 rok. W tym miejscu chciałbym pogratulować pani burmistrz za przygotowanie budżetu. Chciałbym podziękować radnym, którzy wzięli udział w tym głosowaniu, bo wydaje mi się, że to jest jedno z ważniejszych głosowań w całym roku. Niestety zostało tylko 11 radnych i tutaj nie wiem, czy się obrażają, czy się nie obrażają, ale no niestety 11 radnych nad tak ważną uchwałą, gdzie decydujemy o finansach na cały 2024 rok. Nie potrafię tego zrozumieć, mimo wszystko nie potrafię tego zrozumieć. Ogłaszam 10-minutową przerwę. W podpunkcie C mamy projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Stąporków do realizacji programu opieka wytchnieniowa edycja 2024 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Czy ktoś z radnych ma pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przystąpienia gminy Stąporków do realizacji programu opieka wytchnieniowa edycja 2024 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 13 głosami za. Przechodzimy teraz do podpunktu D. W podpunkcie D mamy projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Stąporków do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przystąpienia gminy Stąporków do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością. Edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 13 głosami za. Przechodzimy teraz do podpunktu E. W podpunkcie E mamy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 84/574/23, przepraszam, z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Ten projekt uchwały również został szeroko omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.
Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 84/574/23 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 13 głosami za. Przechodzimy teraz do podpunktu F. W podpunkcie F mamy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 84/581/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Stąporków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. Ten projekt uchwały również został szeroko omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 84/581/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Stąporków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 13 głosami za. Przechodzimy teraz do podpunktu G. W podpunkcie G mamy projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP. Ten projekt uchwały też został szeroko omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Ja pozwolę sobie tutaj przytoczyć paragraf pierwszy, bo to będzie bardzo istotne. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z ochotniczych straży pożarnych mających siedzibę na terenie miasta i gminy Stąporków w wysokości, podpunkt 1, 20 zł za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, 10 zł za uczestnictwo w szkoleniu lub ćwiczeniu. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Zagłosowało 12 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 12 głosami za. Przechodzimy teraz do podpunktu H. W podpunkcie H mamy projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu zrównoważonej mobilności miejskiej obszaru funkcjonalnego miasta północy. Ten projekt uchwały również został omówiony bardzo szeroko na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia planu zrównoważonej mobilności miejskiej miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta północy. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 13 głosami za. Przechodzimy do podpunktu I. W podpunkcie I mamy projekt uchwały w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Stąporku.
ten projekt uchwały również został szeroko omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Bardzo proszę, radny Edward Mazur. Ja tylko tak wolę informacji, bo tu jest podane, ile w Stąporkowie jest kilometrów kanalizacji sanitarnej. Także 23,37 grawitacyjna i sanitarna tłoczna 3 km 23. A żebyśmy się całej Stąporku z gminy skanalizowali, jest potrzebne ponad 200 km. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Stąporku. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 13 głosami za. Przechodzimy teraz do podpunktu J. W podpunkcie J mamy projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stąporków na lata 2023-2026. Czy ktoś z radnych ma jakieś dalsze pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stąporków na lata 2023-2026. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 13 głosami za. Przechodzimy teraz do podpunktu K. W podpunkcie K mamy projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Stąporków na 2023 rok. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Bardzo proszę, radny Edward Mazur. Panie skarbnik, mam tu pytanie, bo tak, no nie wiem. Nie mam wiedzy, niech Pan wyjaśni. Dochody majątkowe to są ze sprzedaży majątku, prawda? Między innymi 133 tysiące, a gmina w lutym, jak się nie mylę, sprzedała przetargu posiadłość na Starej Górze, to Smarku Stara Góra. Tam dwie działki, jedna chyba za 400 tysięcy, a druga za 80 czy coś takiego było. Nie pamiętam dokładnie, ale były to sprzedane. Jedna w drugim przetargu, a jedna w trzecim, jak się nie mylę. No to i czy tu nie powinno się tu ukazać, czy to mamy jako... Nie, to będą wtedy ponadplanowe dochody z wykonania. Także to nie ma obowiązku wykazywania... Jako dochód? Jako dochód. Będzie, załóżmy, tak strzelam, dochód planowany 100, a będziemy mieć 300 tysięcy wykonania, czyli będzie ponadplanowe wykonanie. Tu jest suma dochodu planowanego, tak? Tak, planowanego, niewykonanego. Dzięki. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Stąporku na 2023 rok. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, zagłosowało 12 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 12 głosami za przy jednym głosie wstrzymującym się. Przechodzimy teraz do podpunktu L. W podpunkcie L mamy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 84/575/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia inkasentów i stałych za inkaso podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Ten projekt uchwały również został szeroko omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Pozwolę sobie tylko powitać, bo nie ma go dzisiaj u nas na
na obradach sesji, ale mamy nowego sołtysa z Gosania. Jest to pan Jóźwik Tomasz. Serdecznie witamy w naszym gronie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos lub ma jakieś jeszcze dodatkowe uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 84/575/2023 dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia inkasetów i stałych inkasu podatku nieruchomości rolnego i leśnego. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych, zagłosowało 12 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 12 głosami za. Przechodzimy teraz do punktu 8. W punkcie 8 mamy sprawy różne i bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Bardzo proszę, radny Edward Mazur. Ja mam pytanie do pani burmistrz. Proszę panią, ostatnio na stronie Kiełbasa z Stąporków. Kiełbasa? No i a niech będzie i tak. Zostałem zablokowany, a strona ta jest prowadzona przez pracowników administracji gminy Stąporków. Proszę podać przyczyny zablokowania mnie na tej stronie. I na czyje polecenie zostałem zablokowany? Przepraszam, panie radny, ale nie mam pojęcia, o jakiej stronie pan mówi. Kiełbasa? Bo tak. Ja nie korzystam z Facebooka, nie mam profilu swojego, więc trudno jest mi się do tego odnieść. To nie zapyta pani szefową. Wiele tam wpisów robi nieprawdziwych, bo nawet pisze, że radny Mazur przytula 1500 zł, przytula 1500 zł diety, a ja takiej diety nie biorę, bo biorę 1300 zł, chyba z 10, ja się nie mylę, 30, prowadza ludzi błąd i proszę o wyjaśnienie, bo to jest strona prowadzona przez administrację Urzędu Miasta i Gminy Stąporkowa. Dziękuję. Co wiem, to każda strona, czy to Facebook, czy jakiekolwiek inne media społecznościowe mają swoje zasady sformułowania komentarzy. Znaczy się, pani burmistrz, moment. Ja chciałbym przerwać, jeżeli pani nie wie, to proszę nie ewentualnie tego nie komentować. Jeżeli jest znaczy taka informacja, jeżeli radny, ogólnej momencie, zasady, jeżeli radny tak? ma taką informację, to i rzeczywiście sprawdzimy jest to prowadzone przez urzędnika, prosiłbym tą odpowiedź na piśmie do biura rady, przekażemy radnemu, bo tu nie ma co gdybać, bo tutaj są na tyle poważne sprawy, że trzeba mieć konkretną informację. Jeżeli pani takiej informacji nie ma, to proszę rzeczywiście dopytać osoby, które odpowiadają ewentualnie, bo wydaje mi się, że to nie jest, ale to jest moje zdanie tylko. Panie, jeszcze mogę? Jedno pytanie do tego. Panie Przewodniczący, mogę? Tak, oczywiście. Jeszcze jedno, na gmina Stąporków, gdzie prawdopodobnie jest to prowadzone przez społeczeństwo, ale już nie pominę tę stronę. Na każdą stronę, gdzie gmina ma wpisane Facebook, nie otworzę, jestem zablokowany. Jak ogłoszenia są jakieś przez Facebooka, też mam kłódkę, jestem zablokowany. Według mnie jest to trochę nie tak, bo nie wchodzę w każdy dokument gminy. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę ktoś. Ja tylko, jeżeli jest taka, to prosiłbym o odpowiedź do biura rady, przekażemy. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. W punkcie 9 mam zamknięcie obrad sesji i tutaj chciałbym, ze względu na to, że mamy już koniec roku tego 2000, zbliżający się koniec roku 2023, to w imieniu własnym oraz całej Rady Miejskiej pragniemy złożyć podziękowania dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, nauczycielom i pracownikom oświaty, sołtysom, radom sołeckim za włożone zaangażowanie w pracę na rzecz mieszkańców gminy Stąporków. Dziękując za dotychczasową współpracę, pragniemy życzyć Państwu wszelkiej pomyślności, samych dobrych dni, pogodnego ducha na każdy kolejny dzień. Niech nowy rok
wszystkich. Niech nowy rok przyniesie Państwu nieprzemijające szczęście, wszelką pomyślność, a także spełnienie wszystkich, nawet tych najskrytszych marzeń. Zamykam obrady sesji 86 i dziękuję wszystkim za przybycie. Życzę szczęśliwego nowego roku, spokojnego i bezpiecznego. Dziękujemy wzajemnie.